Dzień dobry. Szanowni Państwo, chciałem serdecznie wszystkich Państwa przywitać i podziękować za przybycie na spotkanie, które udało się nam zorganizować przez Komitet Wyborczy Niepołomice, nasza wspólna gmina. Skorzystaliśmy tutaj z dostępności pana Witolda, z przychylności jego. W tym napiętym grafiku znalazł czas. Chyba pana Witolda nie trzeba przedstawiać, ale może chociaż dwa słowa. Dziennikarz wybitny, wnikliwy obserwator sceny politycznej, patriota, szukający prawdy i mówiący o prawdzie. Przekazuję głos z radością, że pan Witold znalazł czas na Niepołomice. Dziękuję, panie Witoldzie. Bardzo miło, że zechcieliście państwo popołudnie, wieczór właściwie poświęcić na rozmowę o Polsce. I mam nadzieję, że przyszliście nie, żeby po raz kolejny gdzieś tam słuchać komentarza tygodnia, czy to, co wygaduję, tylko żebyśmy solidnie dzisiaj naradzili, co dalej, jak postępować, żeby w naszym kraju zabezpieczyć przyszłość dla naszych dzieci. Zróbmy tak, że ja bardzo krótko coś powiem, a potem będziemy dyskutować i gro czasu zostawmy sobie na rozmowę, ponieważ z tego, co ja mówię, no to ja dużo więcej Państwu nie powiem, niż już powiedziałem, bo ja dam wszystko, dzięki temu służby nie mają czasu mi coś zrobić, bo jak ja już wszystko wygadam, to po co mi coś robić. Także będę też dla tych z Państwa licznych, ale służbowo, to będę zwracał uwagę na rzeczy, które trzeba podkreślić w sprawozdaniu. Z wężykiem, żeby było. Bo z tych spotkań sprawozdania wędrują natychmiast do sztabów różnych. Co ten znowu wymyślił? Co on tam, do czego on znowu ludzi podjudza? Więc chcę Państwa namówić na spisek dla Polski. Chcę was namówić na to, żebyście zaczęli działać tu właśnie w Niepołomicach. Niepołomice to bardzo szczególny rejon, który kiedyś bardzo dobrze znałem, teraz trochę mniej, bo mijają lata i to zmienia. Więc chcę was namówić na to, żeby się zastanowić nad tym, czy sprawy kraju idą w dobrym kierunku. Wasza obecność tutaj świadczy o tym, że macie co do tego pewne wątpliwości. Ja mam. I tymi wątpliwościami chcę się z Państwem podzielić. Przede wszystkim, kiedy tak spontanicznie rzuciliśmy hasło tworzenia stowarzyszenia o nazwie Ruch Obrony Polaków, to zaraz znalazło się bardzo wielu ludzi, którzy zaczęli tak z przekąsem pytać, o co wam chodzi? Przed czym wy chcecie tych Polaków bronić? Polaków w Polsce bronić? A cóż to niby Polakom zagraża? No i właśnie. Paradoksalnie możemy powiedzieć nic, no bo jesteśmy we własnym kraju. Samorządzimy się, mamy demokrację, która kwitnie, wielką frekwencję w wyborach. Wygrywają ci, co trzeba, Europa jest szczęśliwa. Wszystko się dzieje tak, jak czy we śnie, ale koszmarnym. Właśnie o to chodzi, że moim zdaniem, jeżeli to sen, to bardzo koszmarny, ale niestety to jawa. I zaczynając od takich najbardziej aktualnych spraw, ciągle nie wiemy, jaka czeka nas przyszłość. Ale nie dlatego, że coś się wydarzy na wschodzie, bo to nie zależy od nas, ani od naszych polityków. Że coś Putin wymyśli, bo jak wymyśli, to wymyśli. Nie mamy na to żadnego wpływu. Nie wiemy, co w naszym imieniu robią politycy. Od dłuższego czasu. To innego słyszymy w mediach, to innego słyszymy w programach wyborczych, deklaracjach, a co innego się dzieje. Co innego dotykamy na co dzień. Pierwsze pytanie. Czy Polska już podjęła zobowiązania, żeby się zaangażować w gorącą wojnę na Ukrainie, czy nie? Na ten temat przejrzysta
Politycy powinni powiedzieć od razu, kiedy pojawiły się tego punkty stronie, zgodnie z prezydentem, nie wysyłamy polskich żołnierzy na Ukrainę i to się nie zmieni. Nie będziemy wysyłać. Pomagamy Ukrainie w taki sposób, taki jak wiecie, wysyłamy broń, zbrojnie, szkolimy żołnierzy, leczymy żołnierzy, ale nie wysyłamy polskiego wojska. Ponieważ polskie wojsko jest przeznaczone do obrony Polski. Ma wyraźnie obronny charakter. Czy taką deklarację wyraźną, tak teraz powiedziałem, usłyszeliśmy? Nie. Za to słyszymy takie omawianie dookoła. Podejrzenia wzmocniła nagła wizyta, trochę wbrew trybom dyplomatycznym, i premiera, i prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Coś takiego się stało, że nagle obaj, bardzo szybko zmieniając swoje plany, polecieli do Waszyngtonu, a prezydent wcześniej zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego, z której też nie byle się dowiedzieli. I znowu pytanie, o czym rozmawiano z prezydentem Bidenem. Nie tylko o tym kredycie dwumiliardowym i zakupie śmigłowców, do tego to wystarczy wysłać ministra obrony, żeby to załatwił. Czy o budowie elektrowni atomowych? Do tego wystarczyło wysłać ministrów odpowiedzialnych za gospodarkę. O czym rozmawiano, że była potrzeba, żeby naraz stawili się przed prezydentem Stanów Zjednoczonych polski prezydent i polski premier? Czy tylko rozmowa toczyła się po to, żeby prezydent Biden zdyscyplinował naszych przywódców, mówiąc, no możecie sypać sobie troszkę piaseczkiem w tej piaskownicy, ale nie bijcie się łopatka, bo tego nie wolno robić. Czy po to? No to już bardziej prawdopodobne, ale nie sądzę, żeby prezydent Biden w czasie kampanii wyborczej kłopotał sobie głowę tym, że w Polsce trwa spór gorący pomiędzy premierem i prezydentem. Więc co takiego było omawiane? Dlaczego nie możemy się do końca dowiedzieć, co było tematem rozmów? Bo może rozmawiano o nowej fazie wojny. Bo może w obliczu tego, co dzieje się na froncie wschodnim, potrzebny jest nowy zastrzyk wojska, zastrzyk nowej siły. Tego nie wiemy, ale z przecieków po szczycie w Paryżu wcześniejszym wiemy, że sprawa stała na wokandzie, jak to się mówi. Pojawiła się w agendzie, ponieważ wysypał ich premier Grecji. Jak pamiętacie, po szczycie w Paryżu pan premier nabrał wody w usta, a pan prezydent mówił rzeczy takie dyplomatyczne, oględne, z których nic nie wynikało. Ale pan premier Grecji stwierdził, no przecież przywódcy państw bałtyckich i Polski naciskali, żeby wysłać wojsko na Ukrainę. To zmyślił sobie? Skąd to się wzięło? I znowu posypały się pytania wobec, oczywiście nie z oficjalnych mediów, bo oficjalne media mają zakazane, żeby o to pytać, ale posypały się pytania, czy taka propozycja wyszła ze strony polskiej. Bez odpowiedzi. Ani tak, ani nie. Premier Słowacji powiedział jasno, po tym szczycie, wojska słowackie nie zostaną wysłane na Ukrainę. Czy tak trudno to powiedzieć? Jasno i wyraźnie? Trudno, jeżeli podjęło się inne zobowiązania. Chcemy znać te zobowiązania, bo one mogą położyć się wielkim cieniem na naszej przyszłości. One mogą zaważyć na losie naszych dzieci. Czy to za dużo? Czy to za duże wymagania wobec polityków? Zostawię to na dyskusję. Czego my chcemy? Bo główne ugrupowania, pisząc o tej inicjatywie, mówią awanturnicy. Igły widły robią, populiści. Grają na nastrojach, grają na emocjach. No to może ich posłuchają. Teraz wężykiem można podkreślać dla tych z Państwa, co służbowo. Chcemy końca III Rzeczpospolitej.
My, Ruch Obrony Polaków. Końca III Rzeczpospolitej. Końca Republiki Okrągłego Stołu. Trzeba zakończyć ten okres. Trwa już ponad 30 lat. Obfitował w różne okresy. Nie można też stawiać symetrii pomiędzy okresem rządów Platformy i okresem rządów PiS-u. Nigdy tego nie robię. Zawsze podkreślając, że 8 lat PiS-u było dużo lepsze dla Polski i Polaków niż 8 lat rządów Platformy. To dla wyjaśnienia mówię, żeby nie zarzucać mi, że tego nie widzę. Widzę, tak. Sprawiedliwie staram się na to patrzeć. Tylko to za mało. To narzędzie się zepsuło. Narzędzie, mówię tak w niewybredny sposób, o Prawie i Sprawiedliwości. Ja już nie ufam zdolności remontowania, zabezpieczenia Polski, które tkwią w Prawie i Sprawiedliwości. Bo już w to nie ufam. Dlatego zdecydowałem się podjąć aktywność, która nie jest kompletnie w moim temperamencie. Aktywność polityczną. Nie ukrywam, że kiedyś się tym zajmowałem. Zakładając Porozumienie Centrum, wcześniej będąc jednym z twórców Komitetu Obywatelskiego Solidarność Małopolska, kiedyś się tym zajmowałem, ale dzięki temu wiem, że się do tego nie nadaje. Że się nie potrafię tak zachowywać, żeby płynąć w tym świecie. Ale z drugiej strony to państwo, słuchając moich komentarzy, czytając teksty, przychodzicie i mówicie: panie Gadowski, łatwo się tak krytykuje z drugiego siedzenia, łatwo być malkontentem, jak się za nic nie odpowiada i nie ma się programu na tak. No to dobrze, no to myślę sobie, jest sytuacja na tyle niewyraźna przed Polską, że czas powiedzieć o programie na tak. Czas może przestać krytykować, bo jakby mogę teraz całą litanię różnych gorzkich żali państwu wymienić. Państwo to wszystko wiecie. Zaletą tego, co powiem, będzie tylko, że to w jednym miejscu zbiorę. To poznawczo nie ma wielkiego sensu. Sens ma rozważanie na tak. Co takiego trzeba zrobić, czego PiS nie jest w stanie zrobić, czego nie zrobił. A czego już Platforma na pewno nie zrobi. Czego te ugrupowania, które toczą ze sobą tak zajadły spór, w ogóle nie chcą zrobić. Nie wiem, czy państwo zauważyli, od 30 lat mamy ciągle karuzelę tych samych ludzi. PiS, PO, raz PiS, raz PO. Czy raz jestem w PiSie, raz jestem w PO. Mogę całą listę nazwisk państwu podać, ludzi, którzy byli w PO, byli w PiSie i z powrotem i tak cały czas. A niektórzy oblecieli już w tym czasie z 5 partii różnych. Ale w systemie jest to dopuszczalne. W systemie to można zrobić. Najgorsze jest to, co powstaje poza systemem. I właśnie program na tak to jest program, który musimy budować raz przeciwko narastającemu globalizmowi, który chce nam odebrać wolność. Dwa, przeciwko atakowi na naszą tradycję, religię, historię, który chce doprowadzić to wszystko do kłamstwa i sprowadzić nas do roli gorszego narodu w Europie. I trzy, tak państwem dłużej rządzić się nie da. Ostatni tak poważny konflikt pomiędzy prezydentem i premierem skończył się Smoleńskiem. Czym się skończy teraz? Nie chcę, żeby doszło do takiego zdarzenia. Nawet na mniejszą skalę. Więc skoro Prawo i Sprawiedliwość, mając 3 razy 6 w totolotku prezydenta, premiera, większość parlamentarną, nie było w stanie doprowadzić do uchwalenia nowej konstytucji, tylko ciągle obowiązuje konstytucja z 1997 roku, która wprowadza więcej anarchii niż porządku na szczytach władzy, to też tu jest nie tak. To znaczy, tak ma być? To znaczy, mamy być obezwładnieni, bo komuś po prostu jest wygodnie? Musimy zmienić konstytucję. Skoro PiS tego nie zrobił, 10 lat kadencji prezydenta nie doprowadziło nas nawet krok bliżej do nowej konstytucji. Konstytucji Polski XXI wieku. Jeżeli mamy zacząć dzieje IV Rzeczpospolitej,
uwolnionej wreszcie z piętna okrągłego stołu, z piętna nieformalnej, zakulisowej władzy służb, to musimy to zrobić radykalnie, czyli musimy doprowadzić do uchwalenia nowej konstytucji. Konstytucji IV Rzeczypospolitej. Jeżeli tak, to jaka ma być ta konstytucja? Jakie są jej główne założenia? Głównym założeniem jest rewolucja na szczytach władzy, a właściwie zmiana, duża, wielka zmiana. Przesądzenie na rzecz władzy prezydenckiej. Chcemy, żeby nowa konstytucja była konstytucją oddającą władzę w ręce prezydenta. Wybieranego oczywiście w powszechnych, bezpośrednich wyborach. Tylko te wybory będą miały inną wagę. To nie będzie już stróż żyrandola i przecinacz pęk, tylko ktoś, kto realnie sprawuje władzę w imieniu narodu. W czasach wojennych, w czasach trudnych jest to naszym zdaniem nieodzowne. To musi się stać. Władza musi być odpowiedzialna i konkretna. Ale jeżeli ustrój prezydencki i prezydent powołuje premiera i gabinet rządowy, to po co nam Senat? 100 miejsc możemy spokojnie zlikwidować. Senat. Nie, Polska się nie zawali od tego, a wręcz przeciwnie. Ale po co nam 460 posłów w Sejmie? Wystarczy 100. Jeżeli wystarczy 100, byłem mniej radykalny jeszcze niedawno, mówiłem o 200, ale powiedziano mi, po co 200 może być 100? To mamy naraz 460 miejsc przy korycie, które przestają dziurawić koryto. Tak zwana klasa polityczna zostaje zredukowana. Ci ludzie, którzy biorą udział w życiu politycznym, wreszcie będą pod kontrolą opinii publicznej. Wreszcie będą nam znani. Będziemy widzieć każdy ich ruch, jak akwarium. Stąd chcemy to zmienić. Chcemy wykonać bardzo wiele ustrojowych zmian, polegających między innymi na tym, żeby zmienić całkowicie ustrój wymiaru sprawiedliwości i wprowadzić instytucje wybieranych sędziów. Dlaczego mamy być poddani pod osądy kasty, która trwa od 1945 roku do dziś, rodzinnej, która ze swojego grona ciągle wysuwa inne osoby, których wyroki nie są sprawiedliwe. Do sądu dziś Polak idąc nie spodziewa się wszystkiego, tylko niesprawiedliwości. Dlaczego? Czy nie stać nas na sprawiedliwy, porządny wymiar sprawiedliwości? Będzie taki, jeżeli będziemy wybierać sędziów. Jeżeli sędziowie będą zależeli od swoich wyborców, którzy oceniają ich stopień moralności, honoru, sprawiedliwości. Takich zmian jest bardzo dużo. Z punktu widzenia gminy Niepołomice, myślę, że ważną zmianą byłoby wprowadzenie instytucji referendów gminnych bezprogowych, gdzie przesądzamy o newralgicznych, strategicznych sprawach dla naszej społeczności w referendum. Może być elektronicznym. Dziś przy rozwoju technologii jest to możliwe. Ci, którzy biorą udział w referendum, mają rację, reszta nie. Jesteś nieaktywny, musisz się pogodzić z decyzją tych, którzy są aktywni. To jest wychowawcze i to buduje pewną kulturę demokratyczną. I takich pomysłów jest bardzo wiele. Takich pomysłów kontrowersyjnych bądź mniej mogę Państwu mówić dużo, ale mówię te, żeby sprowokować Państwa do rozmowy i do dyskusji, bo główną część naszych spotkań poświęcamy na dyskusję. I na pytanie, a czym, co Wami kieruje? Po prostu troska o los Polski. Troska o to, w jakiej Polsce będą żyły nasze dzieci. Bo my się jakoś urządziliśmy. Ja należę do pokolenia, które się znakomicie urządzało w III Rzeczpospolitej, które nie zauważyło, jak wszystko wymknęło się z rąk. Jak przestaliśmy mieć wpływ na naszą niepodległość, która okazała się zagrożona. Przecież zdajemy sobie sprawę z tego, że tak naprawdę dziś stoimy przed poważnym wyborem. Albo superpaństwo europejskie, albo niepodległość Polski. Stracimy tą niepodległość szybciej, niż się nam wydaje.
Jeżeli zgodzimy się na wprowadzenie euro jako środka płatniczego zamiast złotówki, już po nas, po naszych biznesach, po naszej ekonomii. I ktoś powie, nie, no co pan tutaj opowiada za rzeczy, teorie ekonomiczne, niewidzialna ręka wolnego rynku. Już wiemy, jakie barwy narodowe ma ta niewidzialna ręka wolnego rynku. Już wiemy. Więc takie rzeczy można opowiadać licealistom i studentom niższych lat, bo oni jeszcze nie spróbowali gospodarki rynkowej w Polsce. Program gospodarczy będzie programem, który tworzy Roman Kluska, niejako w sposób autorski, ponieważ mu bardzo ufamy, wraz ze swoim zespołem. Ponieważ zgadzamy się co do założeń. Podstawowym założeniem jest nowa ordynacja podatkowa, która podwyższa znacząco podatki egzekwowalne i praktyczne wobec korporacji i obniża podatki, i to znacząco, wobec średnich i małych polskich firm. Tylko po to, żeby nieco wyrównać szanse. Żeby nie działo się to, co teraz. Czyli niszczenie warstwy średniej, niszczenie polskiej przedsiębiorczości. Oczywiście Polski Ład należy natychmiast wycofać, pogrzebać, zapomnieć w ogóle, że taki wampir ekonomiczny działał na polskim rynku, jak Polski Ład, który morduje przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwo. I wreszcie w niektórych publikacjach używano już, że od skrótu naszego spotkania ten skrót powstał GPS, czyli Gadowski Piech Sumliński. I wydaje mi się, że to jest dobry skrót, bo on niesie ze sobą też zasady, według których chcemy działać. Godność, prawda i szczerość. GPS. To jest polski GPS. Godność, prawda i szczerość. A nad wszystkim Bóg, honor i ojczyzna, ale też rozumiane jako bardzo konkretny program. Bo zwykle nie zastanawiamy się nad tym. Wykrzykujemy te hasła, wykrzykują je także ci, których uważamy za niezbyt przyzwoitych. Tylko jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, że to jest bardzo konkretny program działania, ponieważ Bóg to jest źródło idei, to jest wiara w jedną, niezmienną, wszechistniejącą prawdę, do której możemy dążyć, którą możemy poznawać, która nas rozwija jako ludzi. Stąd metoda Ora et Labora nie jest taka zła. Módl się i pracuj, módl się, żebyś zrozumiał coś z tej prawdy, a pracuj, żeby to, co zrozumiałeś, wcielić w realne życie. Honor to jest metoda prowadzenia działań. Nie chcemy osiągać moralnych celów niemoralnymi metodami, bo tego się nie da zrobić. Bo nawet jeżeli dojdziemy do powodzenia, to będziemy już niemoralni, bo zdemoralizują nas metody. To jest dłuższa droga, to jest smutna droga. Ale wydaje mi się, że jedyna, żeby ocalić zaangażowanie i pewne wartości, które są ważne, żeby nas spajały. I ojczyzna to jest oczywiście to, czemu chcemy służyć. To jest ten język, to są ci ludzie, to jest ta ziemia. I tu więcej nie ma co mówić. Chcemy, żeby Polska ocalała jako fenomen w Europie. Fenomen europejski. Bo my jesteśmy od zawsze Europejczykami, ale innymi niż nasi sąsiedzi. Feliks Konieczny to doskonale opisywał. Nie chcę być teraz banalny, zajmować czas i przypominać tą klasyfikację cywilizacji, którą się ciągle posługujemy. Chcemy, żeby związana do wartości, broniąca prawdziwej wizji świata, Polska przetrwała, rozwijała się i była coraz bardziej znacząca. A tak będzie, jeżeli wychowamy nową elitę, jeżeli wychowamy nową klasę polityczną, chociaż nie lubię używać tego terminu. I to jest to, co chciałem Państwu powiedzieć na początek, zanim rozgorzeje, mam nadzieję, pełna pomysłów i emocji dyskusja. Bardzo Państwu dziękuję. Zapytacie Państwo, to w takim razie czego ja chcę?
Chcę, żeby tu powstało gniazdo Ruchu Obrony Polaków. Gniazdo. Tak jak gniazdo Szerszenia. Żeby ono promieniowało. Żeby to nie było tylko krótkotrwała inicjatywa polityczna, ale bardziej inicjatywa społeczna, kulturowa i przy okazji też polityczna. Żeby ci, którzy chcą się zaangażować w Ruch Obrony Polaków, byli uczestnikami, nie członkami, uczestnikami ruchu, czyli ludźmi równymi, ale aktywnymi, wnoszącymi swój potencjał w to, co chcemy zrobić. To wszystko oczywiście wydaje się fantastyczne, o czym ja mówię, to są jakieś mrzonki, ale wierzcie mi Państwo, że często czuję siłę słów, rozmawiając z Państwem, potem dyskutując. Czuję, że we właściwym momencie powiedziane pewne proste słowa działają. Nie wszystkie się zdarły, nie wszystkie się poddały inflacji. I tak też mam nadzieję, że to działa tutaj. Że po prostu siejemy wspólnie coś, z czego pojawi się nowa jakość. Bardzo proszę, kto z Państwa chce zabrać głos? Proszę. Dziękuję, panie Witoldzie. Paweł Buchowiec. Ja mam takie pytanie i prośbę. Czy można bardziej rozwinąć koncepcję ruchu na sprawy takie geopolityczne, europejskie, relacja Ameryka, relacje polsko-żydowskie, relacje z Unią Europejską? Jaki jest pomysł na geopolitykę? Geopolityka to modne słowo. Jak Państwo zauważyli, geopolitycy, pojawili się geopolitycy, czyli specjaliści od geopolityki, tylko żadna ich prognoza się nie sprawdziła. To jest dosyć ciekawe. Ale odpowiadając na Pana pytanie. Pierwsze pytanie, czy my chcemy wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej? Nie. Czy podejmiemy działania na rzecz wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej? Tak. Dlaczego? W pewnych określonych warunkach. Nie chcemy wyjścia Polski z Unii Europejskiej, jeżeli to jest wspólnota oparta na wspólnocie celnej, wspólnocie granic, gdzie wszyscy na kontynencie tworzymy pewną konwergencję gospodarczą, synergię. To wszystko, co już Państwo wiecie i co jest dobre we współdziałaniu europejskim, ale współdziałaniu niepodległych krajów. Kiedy będziemy chcieli wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej? Jeżeli okaże się, że w tych wyborach teraz opcja konserwatywna na całym kontynencie nie odniesie na tyle dużego sukcesu, żeby zablokować budowę Związku Socjalistycznych Republik Europejskich i Armii Czerwonej, zwanej dla niepoznaki Armią Europejską. Jeżeli ta koncepcja po wyborach będzie kontynuowana, Polska musi wyjść z Unii Europejskiej, jeżeli ma pozostać niepodległym krajem. Jeżeli gauleiterzy, zwani dla niepoznaki komisarzami, też znamienne, nadal będą dyktować, co w Polsce tak naprawdę ma być robione, a co nie. Jeżeli ma być tu władza komisarzy europejskich, to my musimy wyjść z Unii Europejskiej i nie dopuścić do władzy komisarzy europejskich. To jest stosunek do Unii. On jest ostrożny. Ja mam wielką nadzieję, że opcja konserwatywna odniesie na tyle sukces w tych wyborach, że zablokuje obłąkańczą ideę budowy państwa komunistycznego europejskiego. Że zablokuje komunistów europejskich po prostu. I tworzenie aparatu przymusu europejskiego w postaci tej koszmarnej, wymyślonej przez Arturo Spinellego armii. Nasz stosunek do Ukraińców, bo to jest kwestia też ważna i paląca, ukrainorealizm, czyli pomogliśmy, wyliczmy wartość tej pomocy. Wiem, że to jest nieładne w relacjach międzyludzkich, ale w relacjach między państwami to jest jak najbardziej pożądane. Wyliczmy wartość z tej pomocy. Zdajmy sobie sprawę, ile już zainwestowaliśmy w pomoc Ukrainie. Żeby było wiadome, żeby Ukraińcy też mieli tą liczbę przed oczami. I cała Europa, i wszyscy. Bo to jest ważne. Tutaj nie ma co się bawić w subtelności i niuanse, bo w polityce międzynarodowej nie ma subtelności. Są liczby, są interesy.
jesteśmy przeciwko wysyłaniu, to już się dało wyczuć z tego, co mówię, przeciwko wysyłaniu wojsk polskich na Ukrainę, co nie znaczy, że nie powinniśmy się przygotowywać do praktycznej, dużej obrony Polski na wypadek ataku ze strony Rosji. Tak, powinniśmy to robić cały czas. Powinniśmy realnie wzmacniać armię w sposób taki, żeby się skutecznie bronić. I nie mówić o żadnej linii Wisły, tylko jest linia Bugu i tam się mamy bronić. To tak a propos pewnych koncepcji strategicznych, które się ukazywały w przestrzeni publicznej. Ukrainorealizm polega też na tym, że chcąc pomagać Ukraińcom, zwykłym Ukraińcom, nie możemy pomagać oligarchom ukraińskim w okradaniu Ukrainy. To ludzie, którzy okradli Ukrainę, dziś robią największe interesy. To ludzie, którzy okradli Ukrainę, dziś starają się zalać nasz rynek płodami rolnymi i zniszczyć nasze rolnictwo. To niszczenie rolnictwa zresztą jest bardzo zaplanowane, ponieważ rolnicy plajtując będą musieli sprzedawać ziemię. Ta ziemia będzie skupowana przez agroholdingi, które będą tutaj tworzone albo odtwarzane na wzór tego, co jest na Ukrainie. Dziś największe polskie gospodarstwo rolne ma 8 tysięcy hektarów. Ukraińskie agroholdingi zaczynają się od 100 tysięcy hektarów. Taka jest skala, to wiecie. Więc nie możemy utożsamiać pomocy dla poszkodowanych wojną Ukraińców, dla walczących na froncie Ukraińców z przekazywaniem coraz większych kwot pieniędzy, z przekazywaniem coraz większych ilości uzbrojenia, bo to wszystko gdzieś grzęźnie. To już w oficjalnych opracowaniach. To jest też źródło zatrzymania pomocy amerykańskiej dziś. Że wyliczono, że 50% tej pomocy jest rozkradane, rozsprzedawane na lewo, nie trafia na front. Gdyby cała pomoc trafiła na front, żołnierze mieliby w czym chodzić, co jeść i czym strzelać. A jest tym różnie na froncie ukraińskim. Więc nie możemy utożsamiać pomocy Ukrainie z pomocą oligarchom, w tym, żeby się urządzali w Europie. Przekazując pomoc, musimy wiedzieć, komu przekazujemy dokładnie. Musimy widzieć te osoby. Ta pomoc musi trafiać dokładnie tam, gdzie chcemy, żeby trafiła. My zebraliśmy 350 tysięcy złotych spośród naszych widzów i słuchaczy, które przekazaliśmy na Polaków ofiary wojny na Ukrainie. I to kolejny kamyczek do ogródka rządów, które były. Gdzie jest widzenie Polaków w Polonii na Ukrainie? Czy mówi się o tym, że tam są palone polskie pamiątki, polskie muzea, polskie kościoły, że działacze polonijni są prześladowani na Ukrainie? Cisza, o tym nie wolno mówić. To jest ukrainorealizm. Ukrainorealizmem jest też twierdzenie, że albo teraz przeproszą za Wołyń i pozwolą na ekshumację, albo nigdy. Bo nigdy nie będą w takiej potrzebie jak teraz. Proste. Nie ma w tym ani emocji złych, ani jakichś antyukraińskich przekonań. Po prostu realizm. Jeżeli chodzi o kwestię izraelską, widzimy, co tam się dzieje w Gazie. Widzimy, że świat niesprawiedliwie ocenia to, co tam się dzieje. Że są ludzie lepszej i gorszej kategorii. Kiedy Hamas zbrodniczo zamordował Izraelczyków, cały świat płakał i współczuł, bo to była wielka zbrodnia. Ale kiedy w odwecie mordowani są Gazańczycy, mówi się, że tak ma być, bo to jest interes strategiczny Izraela. Interesem strategicznym Izraela jest wymordowanie 2 milionów ludzi i wysłanie na poniewierkę? Świat ma się na to zgodzić? Na takie podwójne standardy? Tak, ma się zgodzić, bo już się godzi od dawna na podwójne standardy w Chinach. Świat jest pełen hipokrytów. Ale czy my mamy dołączyć do tego grona? To jest pytanie, to jest dyskusja. Nie wiem, jaki ma być nasz stosunek wobec Izraela. Na pewno realistyczny, a to jest tylko słowo. A diabeł tkwi w szczegółach. Zapewne w tym pytaniu kryje się inna wątpliwość. Jak mamy się odnieść wobec
roszczeń dotyczących mienia bezspadkowego i słynnej ustawy 447. Możemy się tak odnieść, jak rozsądni ludzie posługujący się regułami prawa rzymskiego. Nie ma roszczeń bezspadkowych. Nie ma spadkobierców, nie ma mienia. Po prostu. Tylko kto ma odwagę to powiedzieć? Kto z oficjalnych polityków, ważnych dziennikarzy jest w stanie to powiedzieć? Nie zgodzimy się na takie roszczenia. Jeżeli chcecie odszkodowań, macie adres w Berlinie. Tam można się ubiegać. My też powinniśmy się wobec Berlina wreszcie zacząć skutecznie ubiegać o reparacje wojenne. To wszystko nie jest zapomniane. Nie godzimy się na nową historię, która chce z nas, Polaków, uczynić współsprawców zbrodni II wojny światowej. Nie godzimy się też na to, żebyśmy za wszystko przepraszali. Wszystkich mamy za wszystko przepraszać. Każdemu mamy się kłaniać. To znaczy mamy być narodem lokali czekających na jałmużnę? Taką rolę wielcy europejscy przywódcy przewidzieli dla Polski? My się na to nie godzimy. My uważamy, że jesteśmy dumnymi ludźmi, równymi tym, którzy chcą nam rozkazywać i tak chcemy żyć, z podniesioną głową. Nic nikomu nie jesteśmy winni. Nikogo za nic nie będziemy przepraszać. To nas powinno się za wiele przeprosić. O co? Nie mamy się upominać, bo mówi się nie teraz, nie zadrażniajcie sytuacji. No więc my to robimy. Co roku robimy marsz w Auschwitz. Marsz życia Polaków i Polonii w Auschwitz. Ach, jaki on jest nie na rękę wszystkim politykom, wszystkim solidarnie. Tego ugrupowania i tego. Hierarchii też jest nie na rękę często. A mimo to to robimy. Co roku? W tym roku będzie 6, zapraszam. 14-15 sierpnia, w rocznicę śmierci świętego Maksymiliana Kolbe, w zespole szkół salezjańskich, znowu mamy bazę i robimy marsz. Co roku. Ale w tym roku, miesiąc wcześniej, będzie kolejna uroczystość. Pierwsza, przed tą. 14 lipca w Jarocinie na Podkarpaciu wreszcie dojdzie do odsłonięcia pomnika ludobójstwa wołyńskiego dokonanego przez Ukraińców na Polakach. I mam w nosie, czy się komuś to podoba, czy nie. Będzie ten pomnik stał. Pomnik autorstwa Andrzeja Pityńskiego, ufundowany przez Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Stanach Zjednoczonych za 350 tysięcy dolarów. Ten pomnik wielkiego polskiego artysty, który już nie żyje, będzie tam stał. W wersji takiej, w jakiej miał stać, jaką chciał Andrzej Pityński. To mu obiecałem i to się stanie. Oczywiście nie dzięki mnie, tylko dzięki wielu ludziom dobrej woli i bardzo odważnemu wójtowi, bo ten pomnik wędrował przez kilkanaście miejsc i wszędzie brakło odwagi, żeby go ustawić, bo dziecko na widłach nabite. Czy to jest nieprawda? Czy kogoś tym obrażamy? No przecież naruszamy wrażliwość Ukraińców. No niestety muszą się z tym pogodzić. Że muszą widzieć, że pamiętamy o tym, co zrobili ich dziadowie. I żeby się to nie powtórzyło, to ma stać im przed oczami. Nigdy więcej tego nie możecie zrobić. I to jest oczywiste. To jest takie polskie myślenie. Wobec Stanów Zjednoczonych. No, z kimś dużym musimy mieć jakiś alians. Dziś wypada, że mamy dość drogi, ale nieodzowny w tej sytuacji geopolitycznej. Alians to jest alians z Ameryką, tak? Z wszystkimi kosztami tego aliansu. A te koszta są często upokarzające. Mówiłem o tym, jak wzywają naszych przywódców, jak jakichś tam chłopców na posyłki. No, mały i duży. Nigdy te stosunki nie będą partnerskie, nie łudźmy się. Ale musimy się kierować polskim interesem. Musimy mieć wyznaczoną polską rację stanu. Do czego my zdążamy? Czego chcemy? Jak chcemy zabezpieczyć niepodległość i trwałość naszego kraju? Dziś nie widzę lepszego rozwiązania jak NATO, które odstrasza Putina, przynajmniej tak się wydaje, i sojusz z Amerykanami. Nie widzę, ale być może za 5, 6, 8 lat pojawi się inna sytuacja. Nie może być tak, że na wieki wieków, amen, jesteśmy taką półkolonią amerykańską.
Nie. Może się zdarzyć, że wyjdzie lepszy układ, czego nie przewidzimy. W latach 80., kiedy burzyliśmy się przeciwko Sowietom i komunizmowi, mówiono nam, nie róbcie tego, bo tylko ściągniecie nam na głowę jeszcze większe kłopoty, bo Ruscy są w Polsce i będą strzelać, będzie strasznie, a Związek Radziecki będzie kwitł na wieki wieków i jest nie do obalenia. Minęło parę lat, nie było Związku Sowieckiego. Oczywiście służby specjalne i komuniści wykorzystali ten moment do uprzedzenia gniewu społecznego i założyli nam swoją czapkę. I powstał okrągły stół i wszystko, co po tym okrągłym stole. Ale chyba w 2024 roku jest czas, żeby tą czapkę czerwoną zdjąć. Niewidoczną, ale obciskającą nam głowy. Najwyższy czas, żeby służby specjalne w Polsce nie mieszały się w nasze życie. One są po to, żeby nas zabezpieczać. Służby specjalne są po to, żeby budować agendę polskiej dyplomacji. Żeby prawdziwie i realnie budować strategię postępowania Polski w świecie. One tego nie robią, bo nie mają czasu. Bo są zajęte mieszaniem się w nasze życie, w nasze działania gospodarcze i zabieraniem nam haraczu. Są zajęte w prokurowaniu podstawionego życia politycznego. Bo chyba nie myślicie państwo, że wszystkie ugrupowania polityczne na scenie są autentyczne i prawdziwe. Bo kilka bym mógł pokazać, że mają źródła zupełnie inne niż się oficjalnie podaje. Zwłaszcza te, które naraz wyrastają i mają ogromne poparcie w mediach od razu. Komuniści bardzo pilnowali, żeby te masowe media nie dostały się w ręce Polaków. I dostawały się w ręce Sowietów, służb. Wszystkiego tylko nie Polaków, nie ludzi myślących po polsku, bo Polacy to nie są ci, którzy nawet mają metryki polskie. Tylko to są ludzie, którzy myślą z godnością o przyszłości Polski. Dla których sprawy polskie są najważniejsze, ważniejsze niż inne. To takie proste i takie ksenofobiczne, jakby powiedziała Gazeta Wyborcza. To też ktoś z gazety, niech to wężykiem podkreśli. Proszę o następne pytanie. Tak was uśpiłem, że... Jest pan, doświadczony pan. Pan ma nawet oświetlony mikrofon. Dzień dobry, Dubi Paweł. Dzień dobry. Ja może mam takie pytanie do pana. Odnośnie służb specjalnych. A mianowicie ja bardzo pana też zresztą oglądam, zresztą pana Michałkiewicza, zawsze też Michałkiewicza, prawda? Słucham i on stwierdza, że faktycznie, czy stwierdził, prawda, że służby specjalne zarządzają... Tu blisko trzeba mówić. Raz. Tak, blisko ust. Chodzi mi o to, czy macie jakiś pomysł na współpracę, nie wiem, współpracę, poskromienie tych służb specjalnych? Bo pan Michałkiewicz zawsze mówił, że albo ich pozabijać, albo się dogadać. Możemy. Czy to są dwa ekstremalne wyjścia, tak? Albo znaczy, ich pozabijać, albo się dogadać. Bo skoro pan mówi, że skoro to w jakiś sposób, prawda, bardzo jest mocno już usadowione w Polsce, to ja oczywiście w wypadku tych wszystkich zdań, że tak chcielibyśmy zrobić bardzo wiele rzeczy, prawda? Tylko tak faktycznie, czy jest na to pomysł? Pomysł na służby musi być bardzo praktyczny. I on jest od dawna, tylko PiS tego nie chciał nigdy zastosować. Nie wiem dlaczego. Czy może frakcja służbowa w PiS-ie po prostu to blokowała. Musi być cywilna kontrola nad służbami. To jest slogan, ale to można zrobić. Jeżeli jest minister w randze ministra w rządzie do spraw służb, to jemu powinny podlegać dwa biura. Dwa wyposażone w szerokie kompetencje i złożone z fachowców i analityków biura. Biuro Informacji Kryminalnej, którym podlegają wszystkie formacje policyjne i Biuro Informacji Specjalnej, któremu podlegają wszystkie formacje specjalne. To biuro rozlicza, nakłada zadania
i sprawuje nadzór nad tymi formacjami. Oczywiście formacji, które nas podglądają i podsłuchują, jest zbyt wiele w Polsce i trzeba to przepatrzeć i zlikwidować co najmniej kilka służb, które mają uprawnienia specjalne, a nie powinny mieć. Ale wywiad, kontrwywiad powinien być na smyczy, na cywilnej smyczy. Służby zawsze powinny być na smyczy, ponieważ działają w materii niemoralnej, musimy z większą ostrożnością traktować te instytucje i nie wierzyć na słowo, bo służby żyją z kłamstwa, prowokowania i działalności agenturalnej. Więc skąd naraz pomysł, że jakiś minister bez narzędzi może polegać na raportach ze służb? To równie dobrze może dostawać raporty z KGB białoruskiego czy z GRU rosyjskiego. Też napiszą, że działają na rzecz pokoju. Możemy powiedzieć, no przecież oni nic złego nie chcą, bo napisali, że działają na rzecz pokoju. Tak działają nasze służby dzisiaj. Piszą sprawozdania ABW, Agencja Wywiadu, SWW, już sam się gubię, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego. To są już cztery służby. A mamy jeszcze służby skarbowe przeróżne. A mamy jeszcze uprawnienia Straży Granicznej, także specjalne. Mamy wreszcie uprawnienia policyjne, także specjalne. Mamy CBA specjalne. I Bóg wie, czy nie powstały jeszcze jakieś komórki, o których nie wiemy. Jakiś wywiad, cyberwywiad. Przecież to jest państwo Orwella. To się w głowie nie mieści. Kto ma możliwość ingerowania w nasze życie prywatne, podglądania, prześladowania nas po prostu? Służby są po to, żeby nas prześladować. Państwo jest opresyjne. To trzeba zmienić. Służby mają nas bronić, chronić. Mają ochraniać nasz rynek, mają budować naszą agendę w polityce zagranicznej. To są zadania służb. Ale muszą być jak psy na smyczy. Psy spuszczone ze smyczy, dzikie, narobią tylko bałaganu. I tak dzieje się teraz, jeżeli chodzi o służby polskie. Stare i nowe. Tak, już parę osób się zgłasza. To proszę, tak, mikrofon niech wędruje, a my rozmawiamy. Dzień dobry, Monika Rolińska. Ja co prawda nie jestem z Niepołomic, ale pozwoliłam sobie tu przyjechać na to spotkanie. I chciałam troszeczkę dyskusję sprowadzić na inne tory. Mianowicie samo założenie Ruchu Obrony Polaków jest uważam bardzo słuszne. I proszę powiedzieć, czy jak to wyglądało na poprzednich spotkaniach? Jakie padały propozycje? Czy pan ma sam osobiście jakieś propozycje? Jak stworzyć to gniazdo szerszeń? W jaki sposób można działać? Osobiście jestem zdeterminowana do wszelkich działań. Od niedawna działam w Solidarności. Tam na szkoleniach zawsze były podkreślane informacja, kontakt bezpośredni, ale również poprzez media, poprzez internet, żeby rozprzestrzeniać informacje, żeby było wiadomo, co robimy, na jakim jesteśmy etapie, angażować wszystkich dookoła. Czy ma pan jakieś pomysły na jakieś struktury, nie wiem, zrzeszenia, w jaki sposób można działać? Dziękuję. Dlaczego na przykład zdecydował się pan pójść odrębną drogą, aniżeli podłączyć się do istniejącej struktury politycznej? To też uzupełniające pytanie, dlaczego zdecydowałem się pójść odrębną drogą, a nie podłączyć pod istniejące struktury polityczne? Nie chcę się podłączyć, bo ja chcę ich zlikwidować. Po prostu. Bo są źródłem patologii. Doprowadzili nas do sytuacji, w której jesteśmy w impasie. PiS oddał nas w ręce Tuska. No. Może być gorzej? Już jest najgorzej. Gorzej nie będzie. Gorzej to już tylko, jak nam każą mówić po niemiecku na ulicach i będą lokale Nur für Deutsche. Bo już wychowanie dzieci mamy jak za czasów hakaty. Teraz programy. Tylko to jest współczesna hakata. Też ktoś na... Mówi pani, co, o czym mówimy na spotkaniach. No ktoś na spotkaniu w Kościanie wstał i mówi tak. Współczesna hakata to jest Hołownia, Kosiniak, Tusk. Hakata. I tak jest. Rzeczywiście. Więc dlatego ja nie chcę z nimi. Ja nie chcę, żeby w Ruchu Obrony Polaków byli jacykolwiek czynownicy partii, które działają teraz, bo oni już pokazali, co potrafią. Oczywiście na te partie, a zwłaszcza na PiS, głosowało mnóstwo porządnych, wspaniałych patriotów, nie widząc innej alternatywy. To trzeba im tą alternatywę stworzyć. To jest propozycja. Konfederacja,
Konfederacja która? Pana Mentzena, Wiplera czy Brauna? Bo to Konfederacja różne ma oblicza, jak kobieta. Proszę? Korona pana Mentzena? Jak pan Mentzen by się wyzwolił spod wpływu pana Wiplera, to może byśmy mieli o czym rozmawiać, ale skoro jest pod przemożnym wpływem pana Wiplera, ja panu Wiplerowi nie ufam. Powiem to wprost. Nie ufam. Panu Braunowi, pana Brauna szanuję. Jest odważny. Jest odważny i za to mu chwała. Oczywiście jesteśmy otwarci na przeróżne sojusze, które mogą służyć Polsce, bo przecież wiem, że nie stworzymy partii, która wszystkich zdominuje, ale stwórzmy impuls, żeby odnowić polskie życie polityczne. I teraz odpowiadając na praktyczną część pani pytania. Jesteśmy w fazie rejestracji Stowarzyszenia Ruch Obrony Polaków. Forma stowarzyszenia. Zakładamy gniazda Ruchu Obrony Polaków w każdym miejscu, gdzie się spotykamy i gdzie są chętni. Jak to się dzieje? Otóż tam przy książkach jest taka lista osób, które chcą się zaangażować jako uczestnicy w Ruch Obrony Polaków. Ci z Państwa, którzy mają ochotę, mogą wpisać kontakt do siebie i będziemy Państwa informować. Już zarejestrowaliśmy, wysyłamy do Państwa kwestionariusze członkowskie. Te kwestionariusze to także tam są takie pytania, żeby Państwo wiedzieli, czy byłeś w partiach politycznych, w jakich, czy byłeś w PZPR-ze, czy współpracowałeś ze służbami. Są takie niemiłe pytania dla niektórych, ale akurat ci nie są pożądani przez nas, dla których to są niemiłe pytania. Wszyscy pozostali tak. Więc proszę? No, ale wie pan, jeżeli ktoś napisze, że nie, a wyjdzie, że tak, to można go wyrzucić, bo skłamał. Prawda? Jest podstawa. I... za cygaństwo, tak. Nie wolno teraz mówić takich rzeczy, proszę pana. Za romstwo. A to już nie znaczy to samo. A, zaplątamy się z tym językiem. Więc, wiecie państwo, na teraz tworzymy bazę ludzi, którzy chcą z nami działać. Jest ich bardzo wielu, naprawdę. Ja osobiście spotkałem się już z kilkunastoma tysiącami ludzi od stycznia. Osobiście. I powiem Państwu, że działa. Działa przede wszystkim to, że ludzie opowiadają ludziom, że jest oddźwięk, że jest ta energia się budzi. I co więcej, nikt nie jest mądrzejszy. To my musimy wymyślać, jak to się dzieje. Chcemy, żeby jak najbardziej struktura była spłaszczona. Czyli żeby ludzie na swoim terenie urządzali to tak, jak chcą, byleby to mieściło się w ogólnych założeniach naszego stowarzyszenia. Czyli żeby nikt tam nie obrażał krzyża i Polski. To są główne założenia ideowe. Nie obrażamy krzyża i Polski. Szanujemy. I dalej będziemy usiłować robić z tego organizację poziomą, która się kontaktuje na przykład na platformie Discord. I już teraz ci z Państwa, którzy mają ochotę, zapytajcie Piotrka Zwiewkę tam przy książkach, jak zalogować się na platformę Discord, tam, gdzie już toczą się online dyskusje na temat ruchu. Można już brać udział w tych dyskusjach, zapoznawać się z różnymi treściami, pomysłami, bo pomysłów jest bardzo dużo, od bractw żywności, poprzez sekcje strzeleckie. Różne, bardzo dużo pomysłów jest. Takich, których byśmy nie wymyślili sami, a one wszystkie budują tą aktywność. Bo w stowarzyszeniu nie muszą działać przecież tylko ci, którzy chcą brać udział w życiu politycznym, taki czynny udział. Tu chodzi też o kulturę, tu chodzi o spędzanie czasu, tu chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe, chodzi o pomoc rolnikom. Bo w niedługim czasie, jak już będziemy mieli trochę tych gniazd, będziemy apelować, już apeluję zresztą o to, żeby pomagać rolnikom w sposób praktyczny. Odwiedzać ich, nawiązywać kontakt, przekazywać im, czasami wystarczy dobre słowo, uścisk dłoni, a czasem czegoś chcą pomagać, po prostu pomagać. To jest solidarność taka społeczna, narodowa, która jest konieczna. Ale nadchodzi wielka akcja, którą już teraz zapowiadam, i znowu służbowo to wężykiem,
że tutaj się coś szykuje, a mianowicie strajk szkolny. Chcemy wzbudzić ogólnopolski strajk szkolny przeciwko zmianom w programie nauczania. Kiedyś już robiliśmy głodówkę na Dębnikach w sprawie nauczania historii. To było za pierwszego Tuska, kiedy mieli pierwsze podejście do odpolaczania naszej młodzieży. Wtedy się udało. Wtedy ta głodówka stała się ogólnopolsko znana, była naciskiem pewnym i odstąpili od zmian. Czyli ta metoda zadziałała. Teraz czasy się trochę zmieniły, ale wymyślimy metodę, która też musi zadziałać. A tym bardziej, że mamy kontakt ze stowarzyszeniami uczniowskimi, stowarzyszeniami rodziców różnych, nauczycieli. Więc to są takie konkretne działania, w które będziemy chcieli państwa, tych, którzy wyrażą ochotę, angażować, szkolić, instruować, popychać do tego. Sami nie cofając się oczywiście przed tym. Taka jest odpowiedź na pani pytanie. Proszę bardzo. Tutaj tylko pan już tutaj... Halo? Tutaj tylko... Panie Marku, Bartłomiej Krzych z Wieliczki. Ja jestem kandydatem na burmistrza w Wieliczce. Mamy też, podobnie tutaj jak pan Marcin Migas, swój komitet pod nazwą Otwarta Wieliczka. Chciałem, panie Witoldzie, pana zapytać, bo to też jest to spotkanie takie trochę w duchu wyborów samorządowych. Chciałem pana zapytać, jak się pan zapatruje na wybory samorządowe w Krakowie? Mamy aż 9 kandydatów, w tym jest 2 wiceprezydentów Krakowa obecnych. I dla mnie jest, mnie to trochę dziwi, że to środowisko jest tak podzielone, no bo mamy, no to środowisko lewicowe w zasadzie się tak trochę podzieliło. No wiem, że Kraków jest panu bliski i tak się zastanawiam, jak się pan zapatruje, czy to dobrze, że jest tylu tych kandydatów i z czego to wynika, że oni się jakoś tak nie dogadali. Już odpowiadam. Ten zestaw kandydatów jest taki, że chętnie poprosiłbym o inny zestaw. Ale no cóż, jest taki, jaki jest. Chciałbym, żeby do głosu nie doszedł pan Kulik, bo to będzie kontynuacja Komucha Majchrowskiego. Natomiast pozostali są mniej lub bardziej obarczeni jakimiś wadami. Zalet tam niewiele widzę, no ale kogoś trzeba będzie wybrać. Więc nie wiem jeszcze. Na pewno nie wybiorę pana Kulika, ponieważ pan Kulik powinien bardziej dbać o siebie, o swoją psychikę. Pana Muzyka też nie był, jest autorem idiotycznej koncepcji krakowskiego La Défense na Rybitwach. Przecież niedawno była to awantura. To pan Muzyk za tym stał, więc na pewno nie zmądrzał. W ogóle pogrobowców Majchrowskiego nie chciałbym, żeby już traktowano poważnie. Majchrowski rządził 22 lata i zniszczył Kraków. Taka jest, zadłużył straszliwie, nie wiadomo na co. Nie wiadomo na co, bo Gołaś, który rządził 4 lata przed Majchrowskim, wybudował 3 mosty. Wybudował mnóstwo rozwiązań infrastrukturalnych. W 4 lata. I nie zadłużył tak Krakowa, jak zadłużył Majchrowski, nie budując nic poza kładką Bernatką. No to, co się spaliło, to już nie wchodzi w rejestr. Poszła siedzieć pani wiceprezydent, przecież tak było, tak? Została aresztowana. Była pani wiceprezydent odpowiedzialna za sprawy deweloperskie i architektoniczne i natychmiast się zapaliło niepalne archiwum. I paliło się długo. I taksówkarze mnie pytali, panie, ile to się będzie paliło? Ja mówię, tyle trzeba. I się spaliło. I nikt nie jest winien, bo w Krakowie nigdy nikt nie jest winien. Czasy Majchrowskiego to są czasy, gdzie jeden tajster poszedł siedzieć i wrócił i tyle. Przepraszam, że operuję nazwiskami, ale państwo i tak wiecie wszyscy, o kogo chodzi. Za byle co, a miał się za pazurkami trochę więcej. No ale to tak jest. Trzeba to zmienić, ale żaden z kandydatów nie gwarantuje tej takiej radykalnej zmiany. No niech się chociaż trochę zmieni. Jak nie będzie Kuliga i Muzyka, to już będzie lepiej. I jak nie będzie też partyjnych kandydatów, bo partyjni kandydaci nie nadają się do rządzenia miastami. Dlatego, że
dlaczego się moim zdaniem nie nadają, bo będą spełniać rozkazy góry partyjnej, a nie kierować się zdrowym rozsądkiem gospodarza. No, a jest taki? Mieszkowski. No, nie daj Boże? Tam więcej jest takich, nie daj Boże. Także, no taka jest moja odpowiedź, mało konkretna, ale naprawdę nie mam faworyta. Pan już był. No, Marek mam na imię. Chciałem spytać o taką w sumie dwie sprawy. Pierwsza to, co będzie, bo może polskie wojska już są, bo Radosław Sikorski powiedział, że wojska NATO już są na Ukrainie, no to może najemnicy to wiem, że są, ale jak może za dwa tygodnie albo za miesiąc się dowiemy, że Polacy weszli tam, że już są. Po prostu postawią nas przed faktem dokonanym. I drugie pytanie takie, żeby się pan odniósł do ustawy Wilczka. Była kiedyś, był taki pan Wilczek, bo pan wspomniał o panu Romanie Kluszce, a tu pan Wilczek, to była ustawa wtedy, jak się zaczynała w Polsce, ta tak zwana demokracja, była bardzo dobra ustawa. To tyle, dziękuję. Bo nie zapamiętam pytań. Chciałbym, jeżeli pan pozwoli, chciałbym dołożyć do tych faktów zaistniałych, tak jak tutaj pan wspomniał, co zrobimy. W tym naszym kraju nie wiadomo komu wierzyć, który prokurator ważny, który nieważny, który sędzia i tak dalej. Wiemy o co chodzi. Przy próbie wyprowadzenia Amerykanów, zamykanie kopalń, elektrowni jądrowych w Niemczech. No bo uran wzbogacony może być albo od ruskich, albo od Amerykanów, albo z Tel Awiwu, czy z Izraela. Jeżeli będą chcieli, to na rympał wprowadzą nam euro, czego się obawiamy. Świadomość tego wszystkiego, co się dzieje, mimo że jesteśmy zbulwersowani, jesteśmy przeciwni temu, co zrobimy? Rolnicy protestują, no to protestują. My będziemy wyrażać niezadowolenie, będziemy protestować, będziemy apelować, pisać, nic nie zrobimy. Prezydent, strażnik konstytucji boi się. Takie jest moje przekonanie. No przecież jak może być przy ewidentnym złamaniu konstytucji? Prezydent nie reaguje, a w tym czasie wzrasta poparcie dla koalicji 13 grudnia. Jeżeli w tym społeczeństwie jest takie duże przyzwolenie na rympał, powiedzmy sobie, to jest rząd, proszę bardzo, powiedział, że gościa weźmie i wymiecie i będziemy mieć euro. Będziemy mieć euro, nim zdążą się ludzie zorganizować, nim, a choćby nawet protestowali. Co zrobimy? W rękach policja, w rękach wojsko pod dowództwem fachowca. No tak naprawdę, w nawiązaniu do tego, co pan tu powiedział. Jeżeli nas postawią przed faktem dokonanym, miało nie być uchodźców, wszyscy się dowiedzieli, wszyscy akceptujemy, to już wiemy, tak? Nie akceptujemy w sensie tym, że lubimy to, że chcielibyśmy ich, ale wszyscy wiedzą, jest to powszechna wiedza. I co my w tej kwestii robimy? A no nic. I to samo obawiam się, że może być z euro, z wprowadzeniem wojsk na Ukrainę i tak dalej. Bardzo bym prosił po rozszerzeniu tego kolegi pytania. Jeżeli Tusk zdecyduje o wprowadzeniu euro, to będziemy wzywać do nieustannych ulicznych protestów, bo tyle na razie możemy. To jest broń trochę bezsilnych ludzi, tak? Nie będziemy bezsilni, jeżeli wyjdziemy na ulicę i będziemy tam na tej ulicy protestować bardzo długo. Muszą ustąpić. Zablokujemy ruch. Różne formy protestu to opracujemy. I będziemy walczyć dotąd, aż Tusk odstąpi od przyjęcia euro albo będzie musiał złożyć dymisję. To będzie wojna. O złotówkę warto się bić. I musimy wiedzieć, że musimy stanąć do walki o złotówkę, bo inaczej zabiorą nam wolność i suwerenność.
To jest próg, którego nie możemy dać sobie wcisnąć. Tak właśnie jak gotowaną żabę, że co chwila coś. A niech pan przypomni pytania, bo tak się zaoferowałem. Jak odnośnie wojny, jak się dowiemy, to jest zdrada stanu. To jest zdrada. To jest zdrada. I o tym trzeba krzyczeć głośno. To jest zdrada interesu Polski. Wysłanie naszych żołnierzy na Ukrainę. To jest zdrada. Nasza armia jest do obrony w tej sytuacji, a nie do zaogniania konfliktu. Ale co zrobimy w związku z tym faktem? Jak pójdzie? Znowu musimy protestować. Co my zrobimy? Co my mamy? Będziemy protestować. Myślę, że w armii też będzie ferment. Zacznie się ferment. Władza nie opanuje emocji, które wtedy wybuchną, tylko trzeba głośno oznajmić całemu narodowi, co się stało. I jaka jest waga tego faktu. Ja będę stał na ulicy od rana do wieczora i mówił o tym, że jest to zdrada. Chyba, że mnie aresztują, ale wtedy takich jak ja będzie więcej, mam nadzieję. Nie możemy się na to zgodzić. Jest coś takiego jak nieposłuszeństwo obywatelskie i właśnie z tego musimy skorzystać. To są nasze prawa konstytucyjne. Nie ma prawa prezydent ani premier zgodzić się na wysłanie wojsk na Ukrainę. A jeszcze jedno, jakie jest pańskie zdanie? Dlaczego prezydent nie reaguje na oczywiste łamanie konstytucji? Bo się boi. To jest nasza wina. Takiego wybraliśmy prezydenta. Ale jaki mieliśmy wybór? Jak był Trzaskowski, to by w ogóle nie było kwestii. A był wybór między Trzaskowskim a Dudą. Tylko wybieraliśmy prezydenta, często sobie z tego dworując, mówiąc, a wybierzemy tam takiego albo takiego. I tak nie ma znaczenia. Jak zmienimy system, to będziemy świadomi, że ten głos to parzy w ręce. Bo wybieramy kogoś, kto naprawdę będzie miał władzę w tym kraju naszym. Pan jeszcze chciał coś dodać, proszę. Powtarza profesor Piotrowski, że druga kadencja prezydenta Andrzeja Dudy jest, on po prostu jest wybrany nielegalnie. Proszę, chciałbym, żeby się pan do tego odniósł. Wie pan, o co chodzi? Wiem, ale ja nie jestem konstytucjonalistą i nie chcę tutaj rozsądzać jakichś niuansów prawnych, bo być może, że ten pogląd ma jakieś umocowanie. Tu nie chodzi o to, czy Duda jest wybrany legalnie, czy nielegalnie, bo w moim poczuciu jest wybrany legalnie. Znaczy po prostu nie był wybrany w terminie konstytucyjnym. Ja wiem, ale jest wybrany legalnie, głosowało miliony obywateli. To jest pieczęć do sprawowania władzy. Ale władzy. A pan prezydent Duda jest człowiekiem miękkim. Miłym, uprzejmym i miękkim. To najgorsze, co się może zdarzyć na funkcji prezydenta. No. Miły, uprzejmy i miękki. No gorszy to jest tylko agent. Też mieliśmy do czynienia. Więc nigdy więcej nie wybierajmy miękkich facetów czy kobiety na prezydentów. To jest nauczka. Wyciągajmy z tego wnioski na przyszłość. Jest za słaby, żeby dziś stanowić jakiś biegun życia politycznego. Jest. Na nacisku na przykład od społeczeństwa. Przecież on jeszcze ma być 1,5 roku, tak? Więc tak, ale... Forma petycji, forma zaproszenia, żeby no przecież ludzie, my sami, społeczeństwo, chyba możemy coś od niego oczekiwać. Wiecie, jaka jest forma nacisku od społeczeństwa na pana prezydenta Dudę? To ja wam powiem. Jak pamiętacie, druga tura wyborów, ważą się losy, tam chodzi o niedużą ilość głosów, bo przecież szli łeb w łeb. I wzywam wtedy słuchaczy, widzów do tego, żeby zagłosowali na prezydenta Dudę, a w zamian za to ja przeprowadzę z prezydentem Dudą męską rozmowę, wywiad, w którym zapytam o różne kwestie. To jest teraz druga kadencja. No i powiem nieskromnie, że chyba trochę tych głosów dodałem Dudzie, zważywszy na ilość osób, które ogląda komentarz. I wydawało mi się, że naturalną jest, że zadzwonię tam i poproszę o rozmowę. O tą rozmowę, do której się zobowiązałem. No i muszę powiedzieć, że co prawda są tam moi dawni koledzy z czasów krakowskich, bliżsi, dalsi, ale odpowiedzią na wysłuchanie mojego wniosku było milczenie. Zostałem po prostu zlekceważony, ale gdybym ja został zlekceważony sam, to bym to przełknął, bo trzeba się uczyć pokory. Ale to zostało zlekceważone ileś set tysięcy ludzi, którzy
zagłosowali. Bo ich do tego namawiałem. Do dzisiaj ludzie mi wypominają. Mimo wszystko Duda, pan na tego Dudę, pan mimo wszystko PiS i tak dalej. Tak, było, było, ale się skończyło. Nie odbył się ten wywiad, poszedł za to do kanału Zero i tam sobie rozmawiał, przeprowadził taką luźną rozmówkę z dwoma panami. On takie rozmówki lubi, a nie chciał, żebym go zapytał, co z aneksem WSI na przykład. Tego się boją akurat jak ognia, nie wiem dlaczego. Mówię boją, bo przecież jest jeszcze pan prezes, który przez długi czas dyktował panu Dudzie, co ma robić, tak jakby pan Duda nie był prawdziwym prezydentem. To też było i wiemy. Przepraszam się odnośnie aneksu do tego WSI. Podobno Wojciech Szumliński, bo razem tam współpracujecie, ujawnił ten aneks, skądś miał i podobno jest, ma go w posiadaniu. Napisał książkę, która składa się w dużej części z tego, co jest nazwane aneksem, ale wiecie państwo, książka książką. Ktoś przeczyta, ktoś wyciągnie wnioski, ale oficjalne ujawnienie dokumentu ma swoją wagę. Powinno tak to się odbyć, a nie, że dziennikarz wykrada, ujawnia, bo zawsze można powiedzieć, a nieprawda, a falsyfikat, a coś tam. Tak, rzeczywiście, Wojciech Szumliński opublikował taką książkę, bardzo ciekawą. Jeszcze proszę się odnieść odnośnie ustawy Wilczka właśnie. A, ustawa Wilczka. No nie było lepszej ustawy porządkującej działalność gospodarczą, jak ustawa komunisty Wilczka. I nie było lepszego okresu, niestety, dla działania gospodarczego, jak rządy SLD. Może przypadkowo, a może nie. Ponieważ to oni się uwłaszczyli przy okrągłym stole i tak naprawdę SLD w pewnym momencie stało się reprezentantem klasy średniej i wyższej. Czyli tych, którzy mieli pieniądze i działając w ich interesie, zaczęli uwalniać życie gospodarcze. Taki paradoks polskiej historii. Potem było coraz gorzej, najgorzej za Morawieckiego niestety, dla przedsiębiorców. No jednak Stanisław Michalkiewicz chwalił ustawę Wilczka. No ja też chwalę, bo co nie jest zabronione, to jest dozwolone. To w tej ustawie było napisane. Więc ja też chwalę, tak, trzeba tak robić. Choć dziś mamy czasy, w których interwencjonizm państwowy musi być punktowo stosowany, bo inaczej więksi sąsiedzi będą wpływać na nas rynek i wpływają monopolistycznie. To jest, no, rynek nie może być całkowicie wolny, to już wiemy, po doświadczeniach minionego 30-lecia. Teraz ktoś się zgłaszał, a pan zabrał mikrofon. Proszę dać. No, dziękuję. Adrian z tej strony. Mówił pan przed chwilą właśnie o kwestii wprowadzania euro i że to jest jeden, powiedzmy, z takich deal breakerów. Z tego, co jakby obserwuję gdzieś tam, powiedzmy, i na Twitterze, i w mediach obecnie forsowane jest odwołanie prezesa Glapińskiego, co jest de facto pierwszym krokiem tak naprawdę do tego wydarzenia. Czy planuje pan jakieś protesty w tej sprawie i czy jakby już ten, powiedzmy, punkt będzie jakimś punktem zapalnym do czegoś takiego, czy czekamy dalej? Nie czekamy, no musimy się burzyć, tylko że my jesteśmy w fazie organizacji. Możemy tupać nogą, tylko nikt nas specjalnie nie będzie się jeszcze nami przejmował. Musimy szybko okrzepnąć organizacyjnie. Wtedy jak tupniemy nogą, to będzie tupanie tysięcy nóg. To będzie usłyszane. Oczywiście, ja znam pana Glapińskiego ze starych czasów osobiście. Mogę powiedzieć, że mieszka w nim więcej dobrego niż złego na pewno. I na pewno jest ekonomistą, który się zna na ekonomii, także praktycznie, biorąc udział w różnych przejściach III Rzeczypospolitej, więc nawet jest dobrym prezesem Narodowego Banku Polskiego. I sądzę, że nominat Platformy nie będzie mu dorównywał, bo no, tych nominatów to mają takich jak ta pani Henning Klęska, która wiadomo jak działa, więc oni takich mają fachowców. Sądzę, że na miejsce pana Glapińskiego mają po prostu jakąś sługę Klausa Schwaba, czy kogoś takiego wyszkolonego już specjalnie. Bardzo jestem sceptyczny wobec tego. Tylko wiecie państwo, pan Adam Glapiński też nie jest idealny, bo Narodowy Bank Polski przoduje w przygotowaniach tak zwanej CBDC, czyli elektronicznej złotówki. A to kolejne zagrożenie, kiedy nam zabiorą gotówkę i wprowadzą elektroniczną walutę z terminem przydatności do spożycia. To będzie bardzo przykre i to już wolności to w tym nie ma żadnej.
Wiecie Państwo, w ilu miejscach musimy się burzyć? Tak, zaczęli przygotowania do siłowego wprowadzenia euro. Nie może im się to udać. Musimy podjąć wszelkie możliwe akcje, żeby to zatrzymać. Jednym jeszcze z elementów, które są jakby w tej sprawie, powiedzmy, euro istotne, jest brak też świadomości Polaków, myślę, w kontekście jakby wagi możliwości, prawda, zadłużania się we własnej walucie. I jakby, jeżeli chodzi w ogóle o całą tą kwestię, powiedzmy, świadomości, ale też tego, że no, w szczególności osoby młodsze, powiedzmy, zarówno pokolenie Z, ale też milenialsi są w większości pod wielkim wpływem mediów nowoczesnego, znaczy no, głównego nurtu, powiedzmy, mainstreamowych, które są bardzo oczywiście zewnętrzno sterowane, można powiedzieć, ale to są też osoby, które można powiedzieć, przez to, że jakby na przykład widzimy na przykładzie ostatnich gdzieś tam wyborów i tego, jak w jaki sposób pewne rzeczy zostały jakby wykreowane i pewne problemy, które są na bieżąco jakby wytwarzane i kierowana jest na nich uwaga społeczna, kiedy właśnie takie rzeczy jak na przykład euro są zupełnie pominięte. Czy ma Pan jakiś plan dotyczący na przykład jakichś akcji medialnych, przede wszystkim w social mediach, bo media tradycyjne, jak wiemy, jakby są, owszem, docierają, ale do, powiedzmy, starszych zazwyczaj wyborców. Jak Pan planuje te rzeczy na poziomie ogólnopolskim? Chciałbym, żeby Państwo już od tego wieczora zainaugurowali akcję nieposłuszeństwa konsumenckiego. Na czym to polega? Polega to na tym, że każda złotówka ma awers i rewers. Jak spojrzymy na złotówkę tak, że awers to jest mój interes, a rewers to jest interes Polski, to najlepiej wydawać tak, żeby było to zgodne z moim interesem i interesem Polski. Tak? Możemy to robić, świadomie wydając pieniądze. Nieposłuszeństwo obywatelskie polega na tym, że firmy reklamowane w mediach mainstreamowych, które wiemy, że są korporacjami dławiącymi wolność, antypolskimi, już nie zyskują naszych złotówek. To jest nieposłuszeństwo wobec reklamy i marketingu. To możemy zacząć robić. Nieposłuszeństwo konsumenckie. Kupujemy w polskich sklepach, kupujemy polskie produkty, kupujemy w sposób przemyślany. Nie kupujemy w wykazie firm, które będziemy publikować, które drenują nasz rynek, wyprowadzają pieniądze z Polski, nie płacą podatków albo płacą je fikcyjne. Firmy, które okradają Polskę, a są to w większości wielkie korporacje, muszą przestać zyskiwać nasze pieniądze. To jest broń. Ona działa. Zobaczcie reklamy Lidla. Teraz reklamują tydzień regionalnych przysmaków. Polskich regionalnych przysmaków, tak? Czyli naraz w Lidlu się obudzili, że polskie będą reklamować. Czyli czują, co się zbliża. Wiedzą, że zaczniemy akcję swój do swego po swoje. Musimy to zacząć już teraz, po tym wieczorze. Za śmieciarnię Lidla, którą chcą wybudować w Gieczwałdzie, tak, tak. Tak, to. Ja już od tego czasu, kiedy się dowiedziałam, nie kupuję w Lidlu. No i słusznie, ale trzeba to upowszechniać. Nie kupuję w Iklei. Ja słusznie. Idzie Pani słusznym tropem. Tak. I właśnie to, co Pan mówi, z tą złotówką, to jest bardzo obrazowe. Powinniśmy tak do tych młodych docierać. Masz tą złotówkę, zobacz, gdzie ją wydajesz. Tak. Co na niej jest napisane. Tak. I co na niej jest napisane, tak. Że to jest środek płatniczy w Rzeczpospolitej Polskiej. I tak ma być na wieki wieków. Elektroniczny pieniądz. To jest tak niebezpieczne. Bardzo. Banku, tak. Każdy z nas, który wydaje pieniądze kartą, musi mieć świadomość, że wszyscy w banku wiedzą, gdzie wydaje i od razu jest grupowany i cała oferta idzie do grup. No tak, oczywiście.
I to jest bezprawne, ale działa. Nie masz dzieci, ale kupisz coś w smyku, od razu ci się reklamy i wszystko zamkną. Ale czegoś się szuka, zaraz minął reklamę. Tak, a więc nieposłuszeństwo konsumenckie. Nie pijemy kawy w Starbucksie. Ważne, żeby tam nie chodzili Polacy. Nie kupujemy u Niemca. Jasne, proste, wyraźne hasło. Nie kupujemy u Niemca. Nie kupujemy u faszysty szwedzkiego mebli, który jest antychrześcijański na dodatek. Po prostu mają być karani za swoje zachowania, za to, że wzmacniają antypolskie media, że wzmacniają nastroje promujące niepolskie zwyczaje. Za to mają być karani. Praktycznie w każdym domu niech mama, babcia powiesi wykaz firm, które nie są polskie. Nie kupujemy serka z Hochlandu, nie kupujemy czegoś tam. Kupujemy serek u pana Kluski, który i tak nie ma tych serów, bo je wszystkie sprzedaje. Ale rozumiecie, u innego pana Kluski, Kowalskiego. I co więcej, co możemy zrobić? Musimy wymagać na władzach gminy, i tym się kierujcie przy wyborach, że w każdej gminie musi być utworzony targ dla polskiego rolnika. W każdej gminie, gdzie polski rolnik może przyjechać ze swoim towarem i sprzedać prosto z żuka przysłowiowego. Teraz to już są, nie są żuki. Prosto z samochodu może na tym targowisku sprzedać nam swój towar. Ale tylko polski rolnik. Tylko polski rolnik i płody polskiego rolnika. Żadne chińskie, inne i tak dalej. Cytrusy, banany możemy kupować w innych sklepach. Tam idziemy po ziemniaki, sałatę, pomidory, ogórki, mięso. W każdej gminie to może być, tylko trzeba od kandydatów tego wymagać. Niech powiedzą w swoim programie wyborczym: w Niepołomicach stworzę targ dla polskiego rolnika, żeby było można się zaopatrywać. A jeżeli jest, to będę go ochraniał, wzmacniał i czyścił z towarów, które nie są polskie. Ja chciałam jeszcze zadać pytanie. Anna Tomera. Chciałam zadać takie pytanie, mianowicie chodzi mi o partnerstwa. One w tej chwili są partnerstwami globalnymi. I te partnerstwa są w 17 celu zrównoważonego rozwoju i odkąd Klaus Schwab to ogłosił, to te partnerstwa są powszechne. Uważam, że to zatłaczanie, ostatnia ustawa, którą PiS przepchnął kolanem, to była też w ramach partnerstwa, ale też covidioza i te preparaty były w ramach globalnego partnerstwa, bo one są w tej chwili globalne. No i czy pan Kluska po prostu, jak będzie tam analizował tą gospodarczo tą sprawę, czy będzie to uwzględniał, bo ja przypominam, to jest tak zwany kapitalizm interesariuszy, a interesariuszem nie jest człowiek, nie jest rodzina i nie jest gmina. Czyli jeżeli sobie wymyślą, że znajdują jakieś złoża i albo na przykład chcą zatłaczać, bo tak sobie ktoś wymyślił, to my nie mamy nic do gadania. Tak jest to prawnie skonstruowane. I jeszcze drugą rzecz. Natrafiłam w książce takiej pani Ewy Jasiewicz na takie pojęcie jak strategia sił zbrojnych RP na 2030 rok. No ja to od razu skojarzyłam z agendą, zaczęłam to szperać. I jak sobie tak zaczęłam analizować, to znalazłam, że jak do NATO wchodziliśmy, to tam była mowa o partnerstwie dla pokoju. I ja nie wiem, czy to przypadkiem nie jest jakieś partnerstwo, a jak to przeglądnęłam, potem mi to zniknęło tam z internetu, ale można odszukać w jakichś artykułach. I ja nie wiem, czy to nie jest kolejne jakieś partnerstwo. Jak się przyglądam wojskom polskim, jak się przyglądam, jak są rzucane to tu, to tam, tak samo jak w czasie covidiozy. Partnerstwo globalne ma taką strukturę. Dopiero gdzieś na trzecim poziomie jest rząd, a potem jego agendy. Czyli policja, wojsko, różne instytucje są poniżej tych banków globalnych, międzynarodowych organizacji pozarządowych. Są też wielkie fundacje. To jest, można to znaleźć w internecie i nawet warto. I rząd jest po prostu gdzieś tam po środku, na zasadzie chyba takiej, że tylko ma akceptować albo może pieniądze dawać. No i jeżeli tak popatrzymy na wojsko i na siły policyjne, no to my to widzieliśmy w covidiozie.
I jeszcze jedną rzecz zwracam uwagę, że w czasie covidiozy te szczepionki i cała ta akcja preparatów i rozprowadzania tego szła z Pentagonu, Ministerstwa Obrony Amerykańskiego, a wszystkie państwa się podporządkowały. I są takie twierdzenia, że stan wojenny w Stanach Zjednoczonych cały czas trwa. No to pytanie, czy nasza podległość też cały czas trwa na zasadzie tego stanu wyjątkowego? Dużo pani poruszyła zagadnień. To jest właściwie ciekawa wypowiedź bardziej niż pytanie. Ale odpowiadając, no, w listopadzie tego roku są wybory w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli wygra Donald Trump, to wszystko się diametralnie zmieni. Także sytuacja wokół wojny na Ukrainie się zmieni. Jeżeli do listopada Bidenowi nie uda się wypchać nowego mięsa armatniego na Ukrainę, to potem już może być bezpieczniej. Ten newralgiczny okres to jest teraz od marca do listopada. Musimy teraz pilnować szczególnie naszych polityków, żeby to się nie stało, żeby to nie było pretekstem dla Putina do bezpośredniej agresji na Polskę. Bo wtedy nasze życie się zmieni, wszystkie nasze konstrukty, wszystko to, o czym mówimy, straci ważność, straci znaczenie. Zacznie się wojna, nieprzewidywalne zdarzenia i lepiej sobie nie wyobrażać nawet, co się stanie, ale politycy muszą sobie wyobrażać. Bo pytanie najprostsze, jak my jesteśmy przygotowani do wojny? Czy jest obrona cywilna? Czy są plany rozśrodkowania obywateli? Czy są plany ewakuacji? Czy są schrony, czy cokolwiek jest? Nic nie ma przygotowanego. Nic. Nic nie ma. Przecież będziemy w pełnej tragedii. Jesteśmy na dodatek najbardziej rozbrojonym narodem w Europie. Czesi, których jest 10 milionów, wiecie, ile mają sztuk broni palnej? Milion. Czyli co dziesiąty Czech ma broń palną. I Polaków jest prawie 40 milionów. Ile mamy broni palnej? 840 tysięcy. To jest skala. Podczas gdy przyjeżdżają do nas teraz migranci z różnych stron, szczególnie z jednego kraju, którzy z bronią nie mają problemu, bo nikt nawet nie sprawdza, czy wwożą, czy wywożą, co mają. Dziś od Ukraińców kupić broń nie jest wielką sztuką. Nielegalną, naturalnie. Więc rozumiecie państwo, czy oni wiedzą, o czym mówią, jeżeli chodzi o wojnę? Kiedy nie będzie prądu, gazu, jedzenia, benzyny, jak mamy się zachować? Czy starsze pokolenie jeszcze miało przysposobienie obronne? Jeszcze jakieś kursy z obrony cywilnej były po zakładach pracy? Dzisiaj coś jest? Jak ci, o których pan mówił, milenialsi i pokolenie Z, jak jest przygotowane do wojny? Kiedy ich smartfony z GPS-ami przestaną działać. Gdzie oni trafią? Jak oni się będą orientować? Czy oni wiedzą, co to jest mapa w ogóle? Kompas? Busola? Rozumiecie? Już nie mówię o broni, bo czy oni w ogóle kiedyś widzieli broń, mieli w ręku? Przeciętny Izraelczyk, młody, bierze karabin i potrafi się nim od razu posłużyć. Potrafi zarepetować, przygotować broń do strzału i bezpiecznie się nią posługiwać. 14-latek izraelski. I sam widziałem. Dajcie naszemu 14-latkowi broń, to po prostu nieszczęście gotowe. Czy my jesteśmy przygotowani na wojnę? Zadajmy sobie to pytanie i pukajmy w głowę polityków, Hołowni i całej reszty. Czy wy wiecie durnie, co wy robicie i mówicie? Nieprzygotowany naród, a wy chcecie sprowadzić wojnę na Polskę? Jeszcze wykrzykując, wdepczemy Putina w ziemię, a potem jak go pytają, to mówi, to moja żona pójdzie na front. No bardzo rycerskie. Rycerz Hołownia. Co on tam w domu ma, to ja wolę się nie martwić. Proszę bardzo. Paweł. Ja mam takie pytanie z innej beczki i skoro już tak mówimy o stowarzyszeniu, o tym wszystkim, o tej, powiedzmy, rewolucji, to chciałbym zadać takie pytanie, ilu nas jest? Jakaś orientacyjna liczba? W tej chwili nie potrafię panu odpowiedzieć, dlatego że dopiero jak osobowość prawną osiągnie stowarzyszenie, to będziemy rozsyłać do kilku tysięcy ludzi, którzy już się pozapisywali,
deklaracje i one wrócą, będziemy wiedzieć, ile mamy członków i gdzie. Ale wydaje mi się, że będziemy mieli kilkaset gniazd na sam początek. A jaki okres tego deklaracji? Miesiąc. Miesiąc, bo tyle Krajowy Sąd Rejestrowy potrzebuje na wpis. No muszą sprawdzić, przygotowaliśmy dobrze te dokumenty, ale no muszą je sprawdzić, zobaczyć, jak to wygląda. Więc na razie to jesteśmy takim Stefkiem Burczym Muchą, czyli który świat większego nie zna z ucha, prawda, jak tu ten przed państwem. Ale mam nadzieję, że to się zmieni i że będziemy mogli odpowiedzialnie mówić, że podejmujemy akcję, że wywieramy wpływ, że zaczynamy działać, bo chcemy, żebyśmy działali nie tylko na niwie politycznej, ale na przykład kulturalnej. Żebyśmy promowali miejscową kulturę, jakieś teatry, kabarety. Przygotowywali filmy, może i fabularne, których nie zrobiono. Żeby to życie miało różne wymiary, tak? Żeby działały sekcje strzeleckie, żebyśmy wszędzie, żeby gniazda wszędzie sporządzały listę producentów żywności lokalną. To będzie niezwykle ważne. Na wypadek W, który oby nigdy nie nastąpił, ale producenci żywności, sieć producentów żywności, którzy mają jajka, kury, mięso, mąkę. To jest niezwykle ważne, bo potem będziesz szał, bo potem każdy będzie biegał we wszystkie strony. Większość zginie po prostu, ale to polityków nie obchodzi, bo oni będą już w drodze na Zaleszczyki. Nowej oczywiście. Pan tutaj, bo pana ręka zaboli już. Proszę. Tylko przy tym, bo żeby słyszeli państwo. Roman Czluska jest pewnym wyznacznikiem, jeśli chodzi o kwestię kierunku i spojrzenia na gospodarkę. Natomiast wykorzystując to, że jakby jest pan tu razem z nami, czy podzieliłby się pan, w jakim kierunku ruch myśli, żeby iść, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, jakie jest podejście do polityki socjalnej? No, dziękuję. Kwestie gospodarcze trochę nakreśliłem. Nowa ordynacja podatkowa. Jeżeli będziemy w Unii, to obowiązują nas podpisane traktaty, więc operujemy suwakiem podatkowym no w ramach tego, co w Unii jest możliwe. Ale wtedy suwak idzie na maksa w górę dla korporacji i podatek obrotowy wreszcie będzie egzekwowany i na maksa w dół, jeżeli chodzi o polskich średnich małych przedsiębiorców, żeby wyrównać chociażby nierówność kredytową, prawda? Lidl dostaje tani kredyt i może robić ekspansję na polskim rynku, a polski handlowiec takiego kredytu nie ma szansy dostać. Więc na wejściu już są nierówne szanse, Lidl może stosować dumping, ten przysłowiowy Lidl, bo to są też różne inne korporacje. Więc to jest podstawa. Przy takiej ordynacji podatkowej następuje wreszcie przepatrzenie prawa gospodarczego. Wszystko, co jest niepotrzebne, jest niepotrzebne. Czyli podejście redukcjonistyczne. Trzeba zredukować maksymalnie obowiązki i przepisy dotyczące działalności gospodarczej. Maksymalnie. Na wzór brytyjski. Żeby podatnik mógł złożyć oświadczenie raz w roku i to było obowiązujące, dopóki się go nie złapie na oszustwie. Jak się go złapie na oszustwie, krzyżowe kontrole i po prostu popamięta sobie ten dzień. Ale dopóki nie oszukał, traktujemy przedsiębiorcę jak kogoś, komu się pomaga. Nie jak potencjalnego przestępcę. Każdy polityk, który mówi, że przedsiębiorcy to kombinatorzy, powinien nie otrzymać naszych głosów. Bo przedsiębiorcy w większości to ludzie, którzy tworzą naszą infrastrukturę życia, dają pracę, dają podatki, wpływają na urozmaicenie różnych inicjatyw, bo mogą się dokładać do tego, co robimy. Po to istnieje przedsiębiorca. To nie jest krwiopijca z książek Karola Marksa. To jest ktoś, kto żyje w społeczeństwie, jest zaangażowany i partycypuje. Ta idea partycypacji jest niezwykle ważna, trzeba ją rozwijać. To jest nie tylko charytatywność. To jest współuczestnictwo w życiu lokalnej społeczności, przedsiębiorcy. Taka społeczna odpowiedzialność biznesu, tak się to ładnie nazywa, ale tu katolicka nauka społeczna bardzo ładnie precyzuje obowiązki i prawa przedsiębiorców i praca to nie tylko towar.
praca to także prawo i godność. Praca daje godność, ale praca musi być wykonywana w godnych warunkach. To jest oczywiście jasne. Mamy w tej chwili rynek pracownika jeszcze ciągle, więc jest lepiej pod tym względem. Nie ma już tego krwiożerczego kapitalizmu z początku lat 90. Nauczyliśmy się inaczej żyć, inaczej gospodarować. Jesteśmy w innym punkcie cywilizacyjnym i z tego trzeba korzystać. Ale jak mówię, bardziej katolicka nauka społeczna, bardziej myśl chadecka, a nie taki ultraliberalizm. Bo ultraliberalizm nie jest dobry dla społeczeństwa ciągle nierównych szans. Kiedy czerwoni mają kapitał i możliwości, wykształcone już nowe pokolenie swojej progenitury, a my ciągle się dorabiamy, a my ciągle ich gonimy. Tu musi nastąpić wyrównanie szans. Ja byłem dlatego wielkim zwolennikiem pisowskiego 500+. Bo był to sposób na uspołecznienie kapitału, który został ludziom zabrany. Wraz z zakładami pracy, ze złodziejską prywatyzacją, z okradaniem OFE i tak dalej. Tutaj była szansa na wyrównanie i wyrównało się to trochę. I ten obszar biedy się zawęził, zniknął. To jest wielkie osiągnięcie rządów PiS-u. I to mówię zupełnie uczciwie. Mam do nich o co innego pretensje, o wiele pretensji mam do nich. Ale o to nie. Czyli mówiąc krótko, ja nie jestem ultraliberałem. Jestem konserwatystą z przechyleniem w kierunku chadeckiego myślenia o rynku. O, pan ma już mikrofon. Włodzimierz Jeślan. Proszę pana, chciałem zapytać o pana wizję odnośnie tych planów w perspektywie tego, co się dzieje w tej chwili na świecie. To znaczy, nie wiem, czy tylko ja mam takie wrażenie, czytając różne publikacje, że w zasadzie decyzja o tym, co będzie na najbliższą przyszłość, to zapadają na spotkania grupy Bilderberga czy w Davos. I te wszystkie instrukcje to są w zasadzie przesłane do rządów narodowych i one je w jakimś mniejszym lub praktycznie większym stopniu realizują. I teraz wszystkie te pana idee, one się mogą w pewnym momencie zderzyć ze ścianą. Bo pan mówi o tworzeniu list producentów żywności elementem Zielonego Ładu. Na płaszczyźnie krajowej mamy na przykład to, że nie będzie można mieć ogródków przydziałkowych, że każda kura będzie rejestrowana. Czy w perspektywie różnych takich zapędów tych holdingów międzynarodowych, że nie będzie prywatnej własności. I teraz może się okazać, że na tej liście nie będzie kogo wpisać, bo po prostu ten element Zielonego Ładu na tej płaszczyźnie krajowej spowoduje takie, a nie inne konsekwencje, czy zubożenie społeczeństwa spowodowane na przykład wymogiem termoizolacji budynków. To są ogromne koszty, które będą musieli ludzie ponieść, chcą się do tego dostosować, a już słyszymy głosy z kręgów rządowych, że kto nie, to będzie karany. To taka płaszczyzna krajowa w tym odniesieniu do tego ponad rządu. Natomiast jeszcze jest kwestia taka lokalna, bo okazuje się, że te inicjatywy Zielonego Ładu, one pociągają za sobą taki kij i marchewkę trochę, bo jeżeli na przykład społeczność taka lokalna jak w naszym mieście nie zgodzi się na pewne rozwiązania, tak jak na przykład tutaj są zamysły ustanowienia strefy bez samochodów w centrum miasta, kompletnie zatraci się charakter, ludzie potracą swoje biznesy, no to wtedy nie będzie jakichś tam dotacji, które idą za tym rozwiązaniem, czyli nie wiem, kto te dotacje miałby tam rozdzielać, ale takie mniej więcej to jest przełożenie. Czyli ta płaszczyzna krajowa w odniesieniu do tego superrządu i ta płaszczyzna lokalna, jak to rozwiązać, jaka jest pana wizja w odniesieniu do tych społeczności lokalnych? Sam fakt, że o tym rozmawiamy, już jest krokiem przeciwko nim. Bo to znaczy, że zdajemy sobie sprawę z tego, co knują. Ja jestem od dłuższego czasu zwolennikiem czegoś, co nazwałem lokalizmem, jako antidotum na globalizm. Czyli tworzymy wspólnoty na poziomy lokalne. Staramy się wymieniać usługi, towary pomiędzy sobą. Tak, żeby z jak najmniejszym udziałem korporacji. Dlatego mało płacimy elektronicznie. Bo na tym zarabiają korporacje. Zawsze zarabiają, jak płacimy elektronicznie. Jak płacimy gotówką, nie zarabiają. Nawet taksówkarz woli, jak się mu zapłaci gotówką. Nie mówiąc o przedsiębiorcy, handlowcu. Bo gotówka to gotówka. To jest przewaga. Oni chcą nam zabrać gotówkę.
ale tym samym my nie możemy sobie dać zabrać gotówki. To jest ważne. Posłuszeństwo konsumenckie to jest kolejny krok przeciwko nim. Następne to jest promowanie lokalnych inicjatyw przeciwko globalnym. Promowanie, upowszechnianie świadomości, dyskusje prawdziwe, a nie w internecie, spotkania realne, a nie w internecie, to wszystko jest przeciw globalistom. Ale oni się nas boją, ponieważ ich jest niewielu tak naprawdę. Mają pieniądze i mają technologię, ale nas nie mają. Jak my zorganizujemy się w miliony, to będą przerażeni. To wystarczy tupnąć wtedy i to się wszystko skończy. Ja myślę, że jest bardzo blisko przełamania ten globalizm. Przełamania takiego, że on się rozejdzie jak hologram, który nas straszył, a okazał się po prostu nierealny. Nie da się rządzić całym światem za pomocą przymusu, oszustwa, któremu służy technologia i media. Tradycyjne media tracą znaczenie na rzecz innych mediów, nowych mediów. Ale być może, że przyjdzie czas, kiedy będziemy musieli wymieniać informacje człowiek do człowieka lub za pomocą wydrukowanych koślawo ulotek. Tak się stanie. Sam fakt, że tu jesteście, świadczy o tym, że klasyczne media nie odgrywają już takiej roli, bo jakoś się dowiedzieliście o tym, że jest spotkanie. Nie było o tym w mediach i my mamy w nosie media, szczerze mówiąc, te klasyczne. Mamy też w nosie dziennikarzy, którzy udają dziennikarzy, a są funkcjonariuszami koncernów wielkich, korporacji. Są żołnierzami zniewalania nas. Trzeba dziennikarzom dziś mówić wprost. Pracujesz w tej firmie czy w tej firmie, to pracujesz dla globalistów. Chcesz nas zniewolić. Nie rozmawiamy z tobą. Nie rozmawiamy z tobą, jesteś kłamcą. To są proste słowa, ale one się przebijają. Często jak ktoś taką wypowiedź sążnistą daje, to się niesie milionami przez wszystkie możliwe media społecznościowe. Nie bójmy się mówić tego, co myślimy. Jak nas będzie dużo, to nas nie pozamykają wszystkich do obozów reedukacyjnych. Jeszcze nie mają takich obozów. Więzienia są przepełnione. To dobra nasza. Mają zwalniać, bo już nie mają gdzie zamykać. Ale jak oni się zamykają? Oni mówią, że się będą zamykać, a potem zamykają Nowaka i tyle. Teraz też zamkną jakiegoś tam innego Nowaka i się skończy cały zapał. Przecież to jest teatrzyk i zabawa na nasz użytek, żebyśmy mieli się czym zajmować i o czym rozmawiać. Trzeba im to mówić. Słuchajcie, myślcie. Myślcie. Bo idziecie do klatki, prosto do klatki. Za chwilę będziecie mieć chipy, ponumerowani będziecie i nie będziecie mieć nazwisk, tylko Z1, Z2. Chcecie tak żyć? Trzeba tak z nimi rozmawiać. Proszę Państwa, pomału zaczynamy zmierzać do końca. Zostały nam jeszcze ostatnie 3 pytania. I ja pozwolę sobie zadać jeszcze bezpośrednio też pytanie do Pana Witka. Panie Witku, jeżeli myślimy o tym ruchu oddolnym, o tym, żeby zaczęło się dziać, zasiewamy, działamy, proszę powiedzieć według Pana, jaki w tym ruchu oddolnym i w tych naszych miasteczkach, gminach, jaki ma być włodarz, jaki ma być burmistrz, jaka ma być rada miejska i co my w tej służbie na tym samorządowym, najniższym szczeblu, jako samorządowcy możemy, powinniśmy robić, a później dalej, co ludzie powinni robić razem z nami. Ja powiem o swoich marzeniach odnośnie Krakowa, ale to jest tak wszędzie. Ja chciałbym, żeby był gospodarz. Nie ma gospodarza. My w Krakowie 22 lata nie mamy gospodarza. Mamy cwaniaczka, który pobudował układy i skorumpował całe miasto. Niech mnie do sądu podaje. I nic więcej. Więc co bym chciał? Chciałbym, żeby był gospodarz. Już nie obchodzi mnie, co on myśli o globalnym ociepleniu. Czy co on myśli o satelitach. Obchodzi mnie, co on myśli o dziurze w ziemi, w drodze. Co on myśli o nowym moście. Co on myśli o tym, że wielka korporacja chce zbudować spalarnię blisko siedzib ludzkich. Co on myśli o tym, że chcą postawić wiatraki. To mnie interesuje. I ja bym chciał, żeby po prostu był gospodarz rozsądny i skuteczny.
Rozsądny i skuteczny gospodarz. To jest wszystko, czego bym chciał od człowieka, który rządzi na mojej ulicy i w moim mieście. A jaką on ma etykietkę polityczną, w ogóle mnie to mało obchodzi. Wolałbym, żeby rządził w moim mieście ktoś, kto nie jest z partii politycznej, bo jak ktoś jest z partii politycznej, to jest zagrożenie, że ktoś mu powie, wiecie, rozumicie, tak to zróbcie, bo inaczej będzie źle. No to ja nie lubię tych, co tak na wiecie, rozumicie, stają na baczność. Raczej wolę takich niepokornych, twardych ludzi, którzy wiedzą swoje i chcą zrobić. I teraz mają dwie kadencje na to, żeby się wykazać. To jest akurat tyle, żeby coś dobrze zrobić. Czasami to może być krzywdzące, bo jak jest fajny, dobry wójt czy burmistrz, to aż szkoda, jak odchodzi po dwóch kadencjach, tylko to jest mało miejsc w Polsce takich. Dziękuję. Oddaję mikrofon jeszcze. Jeszcze mamy dwa pytania. Proszę bardzo. Witam serdecznie, Bartek Sobieraj. Mam pytanie dotyczące właśnie tej społecznej nauki Kościoła. Pytanie jest z 1932 roku, w cudzysłowiu. Cytuję. Ateizm w 10 przypadkach na 10, 9 na 10, rodzi się z nieczystego sumienia. Niewiara rodzi się z grzechu, a nie z rozumu. Fulton Sheen. Jak pan widzi rolę współczesnego Kościoła, światowego i polskiego? Aż się zatchnąłem, bo nie wiem, czy papież Franciszek by tutaj udzielił jakieś... No, on akurat by nie udzielił sensownej odpowiedzi. Rola współczesnego Kościoła jest taka jak zawsze Kościoła. Iść w swoim kierunku pod prąd światu. Jak latarnia, świecić i mówić, tu jest prawda, tu jest moralność, tu jest godność człowieka. To Kościół ma stać na straży wartości. To, że się Kościół, różnie, hierarchia się różnie zachowuje, to nie zwalnia Kościoła z tego, żeby być latarnią, ku której mamy płynąć, jak już nie wiemy, co się dzieje i gdzie mamy iść. To jest niezwykle ważne. Kościół i jego autorytet powinien istnieć w społeczeństwie jako coś, czego się można złapać, o co się można oprzeć i co jest niezmienne. Kościół nie ma się dostosowywać do świata. To jest banał. To świat do Kościoła. Nie do tego oczywiście, jaką ma hierarchię i strukturę, tylko do tego, co mówi. Bo ciągle przekaz Ewangelii jest nieskłamany, no. Budzi nadzieję, więc ja do Kościoła podchodzę w sposób idealistyczny, ale jestem człowiekiem wierzącym. Wielu niewierzących, takich jak Kotarbiński, mówi, Kościół powinien istnieć. Religia powinna istnieć, ponieważ nie ma lepszego systemu etycznego, systemu porządkowania społeczeństwa, jak etyka płynąca z wiary. To nawet mówią niewierzący, ale rozsądni ludzie. Ten traktat o dobrej robocie to jest przecież tylko powielenie chrześcijańskich wzorców, kiedy nie mówi się o chrześcijańskich wzorcach. Tylko wierzący ateiści są przeciwko temu. Chcą tworzyć jakąś nową rzeczywistość, wywracać tradycje, wywracać tradycyjne normy. Więc Kościół tak widzę. To jest oczywiście bardzo takie idealistyczne, ale też bez Kościoła byśmy nie przetrwali, bez tej sieci parafii, bez wielu proboszczów, którzy są organizatorami życia społecznego dla swoich społeczności, którzy de facto są takimi menadżerami życia społecznego na swoich terenach, to też byśmy nie przetrwali. Polska bez Kościoła jest nieposolona, bez smaku. Tylko Polska z Kościołem ma smak. Kamila Dąbek, Polska jest jedna, Wieliczka. Też kandyduję jako radna. I w moim sercu faktycznie jest taka wielka chęć właśnie zadbania o to, żeby gmina była samowystarczalna, prawda? Na ile w ogóle to jest osiągalne, tak jak tutaj fajnie jest mowa o tym bezpieczeństwie żywnościowym. Ja też właściwie jest to dla mnie ważne, żeby wspierać rolników, którzy są lokalnie u nas i abyśmy mogli kupować
polskie produkty od lokalnych rolników. A jakie są jeszcze pomysły ewentualnie, jak, co zrobić, żeby te gminy były faktycznie samowystarczalne? No, jest też geotermia, niektórzy te gminy lokalne, na przykład Brzesko, wiem, że robi taki odwiert. Nie wiem, jakieś pomysły może jeszcze tutaj pan się orientuje. Coś jeszcze może nam podpowiedzieć? Dobra gospodyni, jak przychodzi na nowe gospodarstwo, to podsumowuje, robi rachunek gospodarstwa, czyli ile jest, ile, jakie jest zadłużenie, jakie wobec tego są możliwości. Tego bym wymagał od samorządowców, żeby przygotowali zawsze raport otwarcia na początku, no i na końcu raport zamknięcia. No proste, takie działanie jak w biznesie. A to, co w środku, to, no to wpływa na ten bilans zamknięcia. Dziś mamy zadłużone samorządy, bo okazało się, że samorządy w zadłużaniu widziały jakiś mechanizm rozwojowy. Trzeba by sprawdzić, na ile ta sprężyna zadłużania służyła lokalnej przedsiębiorczości i służyła lokalnym inwestycjom w infrastrukturę, tym niezwracalnym, ale ważnym z punktu widzenia interesów lokalnej społeczności. To wszystko da się zmierzyć, zważyć. To tylko politycy to gmatwają i mówią, że coś się nie da, że państwo nie rozumieją i używają niezrozumiałych słów. Jeżeli ktoś używa niezrozumiałych słów, od razu go skreślcie. Naprawdę. Skreślcie, bo to znaczy, że coś ukrywa. Wszystko da się powiedzieć komunikatywnym, zrozumiałym, prostym językiem. Wszystko. Nawet najtrudniejsze prawdy, jeżeli chce się mówić prawdę. Kłamcy kryją się za fachowymi sformułowaniami, terminami, pracami studialnymi, opiniami ekspertów i tak dalej. Za tym się kryją kłamcy, bo dobry gospodarz czy dobra gospodyni potrafi powiedzieć, mam 20 jajek, zrobię z tego tyle i tyle, bo mam trochę mąki i tak dalej. To ja wiem, że to trywialne, co mówię, ale rządzenie gminą jest tak jak rządzenie gospodarstwem domowym, tylko w zwielokrotnionej skali, gdzie trzeba trochę więcej myśleć. Kończymy, panie Witoldzie, tak? Chyba kończymy, no to wychodzi. Proszę państwa, ja serdecznie chciałem podziękować, że zechcieliście państwo tak licznie przyjść i myślę, że do kolejnego spotkania z panem Witkiem znowu będzie ciekawie. Natomiast ja, korzystając z okazji, jako kandydat na burmistrza miasta i gminy Niepołomice, chciałem państwa zaprosić na spotkanie w niedzielę w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa, w tą niedzielę o godzinie 17. Będziemy tam rozmawiać o tym, o czym przed chwileczką zaczęła mówić i pytać pani Kamila Dąbek, mianowicie o niezależności energetycznej w gminie. Mamy na to pomysł, ale to nie jest też nic wymyślonego przez nas, tylko przez ekspertów, którzy wdrażają również w Polsce już, nie tylko na świecie, na Śląsku, rozwiązania energetyczne, tworzą takie niezależne jednostki energetyczne, spółdzielnie energetyczne i klastry energetyczne, dzięki którym gmina może się uniezależnić i może dzięki temu również obniżyć koszty energii dla lokalnych firm czy nawet odbiorców indywidualnych. Serdecznie zapraszam. Będą tam eksperci, którzy tworzą takie klastry. Mam nadzieję, że przyjdziecie tak prawie licznie, choć na to bym nie chciał liczyć. Chciałbym, ale to myślę, że jest niemożliwe. Ale chociaż żeby was było 3/4 albo połowa, miejsca będzie dużo, będzie naprawdę merytorycznie fajne, ciekawe spotkanie. I oddaję głos panu Witkowi. Dziękuję jeszcze raz, panie Witoldzie. Ja dziękuję państwu. Bardzo państwu dziękuję za to też, że zechcieliście wziąć udział w eksperymencie, którego skalę poszerzamy, a który nazywa się tworzeniem zupełnie nowej jakości w Polsce. Nowego ruchu, który ma być ruchem takim totalnym. Ten eksperyment wydawał mi się niemożliwy, teraz coraz mocniej się przekonuję, że jest możliwy. Dzięki wam, że przychodzicie, że rozmawiamy. Jeżeli z naszego spotkania coś zostanie, to chciałbym, żeby została idea stworzenia gniazda Niepołomice i rozrostu tego w coś, co będzie ważne i ważne dla państwa przede wszystkim. Więc szczerze państwu dziękuję za udział w eksperymencie, a być może, że kiedyś przyjadę do was z książką, w której opiszę te doświadczenia w formie powieściowej, to wtedy będzie jeszcze ciekawiej, bo poczytacie o sobie też.
Dziękuję bardzo. Oczywiście ci z Państwa, którzy chcą, żebym podpisał przyniesione z domu, czy też nabyte książki, to ja bardzo chętnie to zrobię teraz. Dziękuję.